Yo! Mam nadzieję, że wszystko słychać. Nie, no wszystko słychać. Mnie słychać. Muzykę słychać. Dobry wieczór. Zaczęliśmy nowy tydzień. Mamy wtorek. Ja nie byłem w pracy, ponieważ jestem na L4. Także nie wiem, ile dzisiaj tutaj z wami uda mi się wysiedzieć, ponieważ coś mnie tutaj rozbraja. Niemniej jednak postaram się jak najdłużej. Mam herbatkę, a dzisiaj na tapecie mamy Fallouta 2, czyli jest to kolejny odcinek mojego cyklu napromieniowanego, gdzie ogrywamy właśnie tego typu tytuły związane z wszelkiego rodzaju radiacją, post-apo, jak zwał tak zwał, cokolwiek mi spasuje do tego bloku, to wrzucę, wszelkiego rodzaju stalkery i tak dalej. Tak, cytryna, patrz, pływa tutaj taka jedna, o. Ta muzyka, która leci w tle, wiesz czy mi lub nie, ale to jest playlista Pestiliego na Twitchu. DMCA Free, tak przy okazji. Spoko temat ogólnie. Fajna muza. I like. No więc, myślę, że zaczniemy. Nie ma co tutaj przedłużać. Fallouta. Powiedzcie sobie, jak Foxowi skończy się cytryna. Ja bym się nie martwił na jego miejscu, ponieważ w tym domu cytryna raczej się nie kończy. Znaczy, czasem się kończy i to jest wielka taka tragedia, ale o ile jeszcze ja nie pijam aż tak, znaczy nie jestem aż takim wielkim fanem cytryny, o tyle moja druga połowa bez cytryny sobie herbaty nie wyobraża, więc tutaj zawsze jest worek cytryn. Także mamy cytryny jeszcze, spokojnie, jest git, jest bezpieczny. Także pierwsze co zrobimy, to odepniemy sobie myszkę z prądu, bo już się naładowała. A ja jednak po to sobie kupiłem myszkę bezprzewodową, żeby nie była cały czas na kablu, nie? Dobra, muzyczkę myślę wyciszymy i odpalimy grę. Ona jest, to jest oczywiście Steamowa, odświeżona wersja Fallouta, więc on mi się powinien odpalić głośno. Sorry za to. Nie odpalił się tak, jak chciałem, żeby się odpalił. Ale dobra, po pierwsze przyciszymy wszystko. Master, zrobimy master na quiet. Music, tak sobie. Nie chcę, żeby wam to Znaczy nie, dobra, speech niech sobie jest głośno. Ale coś mi tu nie gra, bo to się powinno odpalić w dużo lepszej rozdzielczości. I też bardzo... Aha, dobra, już wiem, co się stało. O kurwa. Okej, odpalimy to na takiej. Uważajcie, mam nadzieję, że mi to nie skraszuje streama, bo to jest możliwe w ogóle, że mi zaraz Elgato wypierdoli w kosmos, ale może nie, może nie. Jest ten scaling razy 2, to jest ważna opcja, ponieważ jeżeli ja bym natywnie Fallouta odpalił w rozdzielczości 1080p, którą właśnie wybrałem, to postać była jak mrówka, dlatego mamy ten scaling. I dzięki temu scalingowi gra wygląda tak, jakbyście w nią grali 20 lat temu, tylko jest dostosowana do nowych, większych monitorów i za to ich szanuję. Zrobimy tak. Streama nie rozwaliło, całe szczęście. Za to wypiję. Teraz jeszcze będę się zastanawiał, gdzie by sobie tutaj kamerę usytuować, ale nie. Gramy nową grę. Myślę, że zagramy w taki sam sposób, w jaki graliśmy pierwszą część Fallouta, czyli zrobimy sobie Gunslingera, zrobimy sobie postać, którą szybko strzela, nie celuje, maga dane, potrafi kraść i potrafi otwierać zamki. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Tak, hakerku, ale nie zrobiłem tego na streamie w zasadzie, bo, że tak powiem, grałem trochę off-stream. I powiem ci, że im dalej w las, tym było gorzej pod względem technicznym. Dwa razy skończyłem z uszkodzonym save'em. Więc sobie tak po prostu po łebkach zrobiłem główny wątek fabularny i stwierdziłem, że nie będę go streamował, bo ta pierwsza część jest jednak
rozjebana trochę, szczerze mówiąc. Ten znak czasu została nadgryziona tym znakiem czasu i tam się różne dziwne jaja dzieją. Natomiast druga jest pod tym względem trochę lepsza. Więc myślę, że bo to tutaj dużo niedoróbek, dużo błędów zostało na poczet tej drugiej części poprawione. Także myślę, że tutaj będzie troszkę lepiej i się nic takiego złego nie dzieje, więc myślę, że ją skończymy. Zresztą poza tym są jeszcze dwa powody ku temu. Po drugie, drugą część znam lepiej pod względem fabularnym, wiem mniej więcej, znam ją prawie że na wylot. Jeżeli pierwszą część przeszedłem tak ze 2-3 razy, tak tą przeszedłem ze 12. Także znam ją na tyle dobrze, żeby mniej więcej wiedzieć, co robić, jak się chronić przed ewentualnymi bugami i tak dalej. No i po trzecie, ta jest chyba dłuższa. Przede wszystkim ma więcej kontentu, więc też będę grało w stream, bo też nie ma sensu, żeby zapychać, bo to by zajęło 258 streamów, żeby to zrobić, żeby to przejść całe. Dobra, zrobimy sobie postać. Standardowo jest to Fox. 25 chciałbym. Dodaj jeszcze OP 10 do tego, to będzie dobrze. Dobra, ja jeszcze zaklinam trochę czas, zrobię 34, niech będzie, sprawdzi, już jest 2022, ale do października jeszcze daleko, no nie, dobra, no kurwa, nie, trzeba dać 35, nie ma opcji. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Playlista na YouTube, no ja niby zrzuciłem to na YouTube, ale jeszcze w ogóle jeden odcinek mi w ogóle z Twitch spieprzył. Ja miałem chyba tylko jeden stream z Fallouta jedynki mam na YouTubie, na moim kanale, ponieważ pozostałe w jakiś sposób, jak robiłem eksport, coś tam poszło nie tak i ten eksport nie wyglądał za dobrze, musiałem go usunąć. Natomiast Twitch już później, dopiero za późno się zorientowałem, bo Twitch już usunął archiwum i nie mogłem za bardzo tego, nie miałem skąd tego zbackupować, więc tym razem będę trochę bardziej proaktywny i zrzucę je szybciej i sprawdzę sobie. No, trochę mnie wkurwili, ale Twitch ostatnio w ogóle robi jakieś dziwne rzeczy. Dobra, czekajcie, przesunę się jednak trochę do rogu. Boję się, co się stanie, jak się... Dobra, nic się nie stanie może. Kamera, ramka, przesuniemy się do góry. O, tu się przesuniemy. Może to będzie mniej zasłaniać, coś tam na pewno będzie zasłaniać, ale... Ej, patrzcie, gra się skraszowała, nie? Kurwa. Oj, te gierki nie lubią. Te gierki nie lubią, jak się je. Czekaj. Ona się nie skraszowała. Skraszowała się. Zatrzymaj. Zróbmy to jeszcze raz. Teraz powinno już pójść trochę lepiej, bo. O ile się w ogóle zatrzyma. Czekajcie, zobaczymy, co się da zrobić z tym tematem. Te gierki nie lubią bardzo, jak się nim minimalizuje. Czy ja grałem w Fallouta New Vegas? Co się stało, ci powiem. Fallout jest dalej odpalony, ale tak naprawdę nie jest. To jest taki... Trzeba go skasować. Trzeba go zacząć od nowa. To się zdarza. Niestety, to jest... znak czasu, ja to nazywam. Gra już jest naprawdę naszarpnięta. Można jeszcze zagrać wersję klasyczną. Patrzcie na to. Classic version. Best for all systems. Jak to bym włączył... To już tutaj kompatybilność nie istnieje z Windowsem 10, to by chyba kurwa spaliło, nie wiem co by się stało. Wolę nawet nie ryzykować. Uwaga, bo znowu wam ryknie intro, prawdopodobnie. Sudden Strike, o Jezu, ja nawet chciałem pograć Sudden Strike'a pierwszego i drugiego, bo Sudden Strike'a, mam Sudden Strike'a 4 na Steamie. I tam kilka dodatków nawet, chociaż szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o Sudden Strike'a, wolę. Jednak wolę Company of Heroes niż Sudden Strike'a, ale Sudden Strike'a 4 i 3 nawet chyba mam. A to właśnie te klasyczne mi się najbardziej podobały, jedynka i dwójka. Teraz spróbujmy jeszcze raz. Tak jak mówię, każda minimalizacja tej gry prawdopodobnie będzie mnie kosztować coś, więc trzeba będzie dużo save'ować i tak dalej. Zróbmy to jeszcze raz. To mail. Okej, robimy to. Wirtualny XP na kompie, no tak. Miałem kiedyś, co ja kiedyś miałem? Chyba jakiegoś coś od VMware'a miałem. Virtual Box to się nazywało? Nie pamiętam, jak się software dokładnie nazywał, ale miałem postawiony system w systemie, miałem wirtualnego Windowsa XP na 10 postawionego. Nie pamiętam po co już, ale miałem.
Tak, na VirtualBoxie właśnie. Miałem na VirtualBoxie i... To było dosyć fajne, to było dosyć proste, nie? VirtualBox był dosyć prosty. Odpalało się program, wybierało się, jaki system tam się chce postawić. Nie wiem, jak się miało pendrive'a z instalką, to się butowało, z tego pendrive'a on się tam instalował i można było przydzielić ręcznie zasoby, tyle i tyle RAMu, tyle i tyle pamięci, tyle i tyle miejsca na dysku, nie? I tak dalej, i tak dalej. Także to też było spoko całkiem. Dobra, ta postać, którą my robimy, będzie się władać będzie Small Guns. Później docelowo też w Energy Weapons pójdziemy. Chociaż Big Guns tutaj w drugiej części Fallout, a Big Guns to jest całkiem dobry perk, bo mamy więcej dużych pukawek dwuręcznych. Na przykład między innymi mamy Bozara. Bozar to jest chyba, nie wiem, kurwa, to jest tak jakby ktoś wziął działo przeciwlotnicze i zrobił z tego ręczną broń. Ale to później, nie? Możemy sobie tam dobrać jakiegoś taga później, ale na start bierzemy kraść i bierzemy speech. I będziemy mieli gadane. Standardowo bierzemy perka gifted, czyli te wszystkie tagi nam mocno spadną, ale zwiększą nam się tutaj statystyki. Więc dup. Tu mocno teraz dostaliśmy po premiach, ale tutaj mamy teraz dużo punktów. No i drugą rzeczą, jak zawsze, tak jak mówiłem, nie one-handed, tylko fast shot. Bierzemy fast shota. Bierzemy gościa, który po prostu nie ma czasu na celowanie. On ma napierdalać. Tak, gry często nie działają. Ja wiem, że ja to nie po grę stawiałem, tylko po jakiś soft specyficzny, ale już zapomniałem, co to było. Obniżymy sobie szczęście na 5, ponieważ w tej drugiej części, one w tych klasycznych Falloutach to szczęście to jest ważna statystyka wciąż, ale nie aż tak ważna. Dlaczego? Najważniejsza dla mnie będzie agility. Agility chcę mieć na 10. To jest dużo punktów akcji. Tak jak mówię, nasza postać szybko strzela, ma dużo punktów akcji, szybko biega, napierdala. Inteligencja zostaje na 6, a nawet kurde bym dał 7. Charyzmę dajemy na 5. Ewentualnie potem weźmiemy magnetyczną osobowość jako perka, żeby dobrać trzecią osobę do drużyny. Chyba, że zostawiamy charyzmę na 6. Dzięki temu mogę przyjąć 3 osoby do drużyny. Weźmiemy Sulika, Vika i Cassidiego może. Albo... Zastanowię się nad tym. Vika później też można wymienić na kogoś innego. Endurance, percepcja i siła. Siłę zostawiamy na 6. Percepcji damy 7. To zostaje na 6. I myślę, że jestem zadowolony z tej postaci. 33 punkty życia. Duże agility daje też nam wysoką klasę pancerza. Jak widzicie, mam 10 klasę pancerza na 10, nie nosząc żadnej zbroi, więc to też jest takie dosyć ciekawe. Chyba chodzi o uniki. No dobra. Stara, co masz nam do powiedzenia? Patrz na tą piękną animację, w ogóle się nie zestarzała. Gówno. Dosłownie. Chosen One, tak, i to lepszy niż Neo w nowym Matrixie. Zastrzelić to może nie zastrzelę, ale okradnę. Chyba, że mówisz o tym dziecku wcześniej. Dobra, w dużym skrócie... Idziemy szukać tej walizki. To się nazywa Gek. No i tak jak mówiłem, to skalowanie razy 2, które włączyliśmy w opcjach, sprawia, że gra wygląda tak, jak wygląda. Czyli wygląda nieźle. Nie jest w żaden sposób... O kurwa, ja tu mam save'y jakieś. The fuck is that? Dobra, założymy nowy save, nazwiemy to Fox Stream. Bo nie wiem, czym jest ten pierwszy i to widzę, że na tym pierwszym... Czekaj, aż tak z czystej ciekawości go załaduję. Co my tu mamy? Sierra Army Depot. Gdzie? Co? Jezu, patrzcie. Pancerz wspomagany drugiego tego. Mam czyjeś oko. Spoko, fajnie. Oko, spoko.
jeszcze... No dobra, okej. Okay. Kiedyś tu wrócę. To jest pewnie jedna z tych gier, które kiedyś tam miałem skończyć, ale nie skończyłem, bo przecież po co kończyć gry. Mamy też szybki save, który jest pod F6. I zrobimy go tutaj właśnie. Quick save, dobra, boom, done. Tiam. Mamy to. Wchodzimy. To jest świątynia prób. Będziemy się tam próbować. Wsadzimy sobie jebzdzidy. A ogólnie... Tu jest ten koleś, który nas nie chce wypuścić. Jak on się nazywa? Clint. Clint nas nie wypuści. Musimy przejść przez całą świątynię, wybić wszystko, co jest w świątyni. Mamy tutaj całą plejadę wszelkiego rodzaju zmutowanych mrówek, skorpionów, teściowych, nie wiem. Mrówka się ruszyła pierwsza, więc mogę podejść. I teraz tak. Czy jestem lepszy w broniach czy w unarmed? Unarmed mam na 52, więc zamiast walić to coś z dzidy, spróbujemy to skopać. Się udało, rozdeptaliśmy mrówkę. Wyrwałem chwasta. Aha, jest jeszcze jedna. Przyjdzie do mnie? Przyjdzie. Ojojojoj, ale to jest daleko. Więc my robimy 4. Strong kick! Nie trafiamy, ale to nic, ponieważ ona nie trafi, bo ja jestem szybki. Tylko, że ja teraz też nie trafię. Dwa razy? Nie, trafiłem, dobra. Zabiliśmy dwie mrówki. Jesteśmy zajebiści. W sumie, kurde, tą świątynię prób mogłem przejść poza streamem, tak szczerze mówiąc, bo to jest dosyć takie... nudne. Miałki etap, ale też pokazuje... To była taka ciekawa odmiana. Jak się grało w jedynkę, zaczynamy w naszym bunkrze, w ogóle dali nam pistolet, jakieś tam naboje do tego pistoletu. Wszystko jest fajnie, a tutaj zaczynamy z gołą dupą i z kawałkiem kamiennej dzidy. To była taka ciekawa odmiana, nie? Tam jest mrówka jeszcze jedna. Tam jest... tu są trzy mrówki. Mrówko, mrówko, zauważ mnie. Mrówka mnie zauważyła. Dlaczego chciałem, żeby mrówka mnie zauważyła? Zrobimy tak. Ona przyjdzie do mnie, ja się ruszam dwa razy. Jakbym nie trafił te dwa razy, to miałbym następną turę, żeby jej poprawić. Oho, idzie następna. Przedstawicielka. Handlowa. Put! Nie trafiłeś. Teraz mnie użrę. Ugryzła mnie mrówka za 3 punkty. Nie podoba mi się ten stan rzeczy. Rozkopał ją. Idzie następna. Masz trafić, ziomek. 43% to dużo, pamiętaj. Dobra, załatwione. 75 punktów doświadczenia. Mamy proszek. Ej, wypraszam sobie. To znaczy, trochę tak, ale... Wiesz, to nie jest tak, że ja to lubię, że to jest jakiś mój fetysz. To się po prostu dzieje samo, okej? Okay? Tu coś jeszcze powinno być. O, są dwa. Tu już jest gorzej. Tutaj mamy dwa skorpiony. I to mnie trochę martwi, pomimo faktu, że zapiszemy sobie grę, pomimo faktu, że skorpiony są, dadzą mi sporo doświadczenia, jak je tutaj załatwię, o ile je załatwię. Fuck. Nie kopnę go tak daleko. Ho, niedobrze. I uj, jak dostanę z żądła... Putuj! Marian! Dobra, skopałem, podeptałem gnoja. Jeszcze raz zapis. To jest na zasadzie zabij przeciwnika, bo tak naprawdę każdy ubity stworek w tej świątyni to jest dla mnie te kilka cennych punktów doświadczenia. Kurwa, zgiń. Poza tym ze skorpionów mam też żądła, które są warte parę kapsli. Tak, skorpion karata, cześć Wandir w ogóle. Yo. Ogólnie mam nawet chyba odpalone wszystko, co mam mieć odpalone, więc zaczniemy od shoutoutu dla pana Wandira. Nawet muszę to zrobić na drugim kompie, bo to jest gość, którego warto oglądać. Ja wam to mówię. Zresztą Lord Ciacho, ten, który się tu wita, to też jest gość, którego warto oglądać. Mówię wam. To są zacni jegomoście. World War Z grałeś, ty, kurde. Wszyscy jakoś tak się na zombie rzucili ostatnio. My na zomboida, tutaj jakieś World Wary.
Cześć, Rocket! Yo! Witam was, kurwa. Dobrze, że mam tylko dwa komputery na biurku, bo jakby był jeszcze trzeci, to już bym się nie zmieścił. Mamy więcej skorpionów. Dobra, może teraz już spróbujemy Gidon, tylko że problem jest taki, że ja tam Gidon nie umiem operować. Wiecie, to jest bardzo, bardzo niefortunne, jak facet nie umie operować własną Gidą, bo to same problemy potem z tego są. Gdzie one? Dobra, tu mamy. Kurwa. Widzicie, i po to właśnie zapisuję grę. Po pierwsze, nie mam zamiaru się leczyć z tego gówna. To było F8? Czy F7? F7. Wyleczenie się z zatrucia kosztowałoby mniej więcej niż czytanie save'a, więc spróbujmy jeszcze raz. Tylko tym razem zróbmy tak, żeby ten skorpion jednak nie miał na mnie zasięgu. Święte słowa, to są święte słowa. Co do tego Mortal Kombat, to... W zasadzie jakbym wywalił Jidę, to nie tylko high kick mam, tylko mam też... Z pięści mogę walić, nie? Więc... Ej, ja mogę wycelować pchnięcie z Jidy? Czy ja na pewno wziąłem... Nie no, Fast Shot jest chyba do broni palnej tylko, więc Jidą mogę celować, ale no nie będziemy celować niczym. Fakt, tu są trzy skorpiony. Wiecie co? To nie jest dobre. Ale no dobra, podejdziemy do gościa. Te trzy heksy. No i uj. Jak go nie trafię, no to on mnie ugryzie i zatruje. Trafiłem go, ale tylko raz. Teraz ja dostanę żądłem w klatę, zatrucie. Nie, nie bawimy się tak. Cholera, ominąłbym to, ale tam jest kolejna dzida do wzięcia na dole. Może spróbujemy dołem. Są dwa skorpiony, tu gdzieś jest tylko jeden. Tam jest, dobra. Safe. Zbieramy dzidę. O chuj, tam jest jeszcze jeden. No tego się nie spodziewałem. Wzięło mnie to z zaskoczenia, ale teraz możemy podejść i on dostanie dwa kopy. Ho, szkoda, że trafiłem tylko jednym. Nie! Teraz to spaliłem, bo wcisnąłem spację niepotrzebnie. O kurwa. W końcu mnie trafi. Ech. Spoko, ziutek. Kiedyś się zabije, zobaczysz. Albo spróbujemy go Gidą zabić. Podejdziemy sobie jeden i zrobimy mu... Tylko, że Gidą mam tylko 39%. O, ale... No, siadło. Jeszcze krytyk siadł. No nie, nie krytyk. To nie był krytyk. Na battle logu zresztą wszystko widać na dole. No dobra. Ale kombata nie mogę skończyć. Aha, drugi się zagrował. Nie można. Z żądła... Pamiętam, że w pierwszej części z żądła można było zrobić sobie antidotum u jednego gościa. A tutaj z żądła... Tutaj żądła są tylko na sprzedaż. Ja też myślałem, że będzie kiedyś jakaś wyrafinowana z tego... mechanika pod tytułem, nie wiem, wyciśnij jad z żądła, zatruj sobie dzidę czy coś, ale... No nie, nie ma. Więc sobie poprawię troszeczkę oparcie. Ale dobra, on tutaj sobie idzie do mnie. Więc ja powiem tak, cofnę się tu jeszcze ze dwa heksy. Tup. Chodź tu, Mendo. I teraz... Save. Kutwa. Ha, w kombacie nie mogę, to nie jest takie proste. No ale dobra. No i nie trafiłem. I zatrucie. Jep. Wiedziałem. Haha, dobrze wczytałem. Yo, boy. No i znowu nie trafiłem. To jest chyba jakoś oskryptowane na moją niekorzyść, bo podejdziemy ten jeden heks do przodu i teraz dziada. Za każdym razem mnie zatruwa, za każdym jednym. Fuck! Shit! Fuck! Giń! No. Siadło. Jej! Dobra, mamy to. Panowie, zbieramy żądełka. I też one są dosyć ciężkie, więc nie ma co się tutaj nimi za bardzo napychać. Natomiast tutaj przyszedłem po to, co jest w tym szkielecie, czyli drugą dzidkę. Co dwie dzidy, to nie jedna. Tak. Bye bye, masz karo. Nie, już nie umiem Czesia robić. Kiedyś umiałem. Ale dzisiaj zresztą gardło mi wysiada, więc to też jest pewien aspekt.
który nie pozwala mi osiągnąć tutaj pełni moich możliwości wokalnych. Na szczęście to nie korona, w ogóle akcja była taka. Przychodzę w poniedziałek do pracy. Już wtedy się czułem tak trochę... tak sobie. Poniedziałek był wczoraj. Kumpel dzwoni, mówi... Wiecie co, bo ja w sumie byłem w biurze w czwartek, nie? No my tak, no byłeś, no i co? No i tak się źle czułem przez weekend, zrobiłem sobie test i w sumie wyszedł mi pozytywny. Wszyscy tak, co kurwa? No i zaczęła się panika. Ja sobie jeszcze tak patrzę, sprawdzam, czy mam temperaturę, niby nie mam. Okej, kurwa, znowu mnie dziabnął, ale mnie nie zatruł. Idź precz. Sobie myślę, no to przejebane, nie? Ale przyszedłem do domu wczoraj po południu, wziąłem ten płytkowy test, ten lateral, wygrzebałem sobie gila z nosa, rozrobiłem to w roztworze, wlałem na tą płytkę, no i czekam, nie wyszło mi nic, nie? Myślę sobie, aha, wszystkie zabiliśmy, super. Myślę sobie, no okej, no to dobra, to chyba jest okej, chyba jest w porządku. Ale dzisiaj rano wstałem i stwierdziłem, nie idę do pracy. Także jadę sobie na saszetkach Teraflu i po prostu, wiecie, staram się przeżyć, przetrwać. Usunąłem go z Facebooka, miałem ochotę usunąć go for good, zewsząd. W ogóle ta kamera jakoś w takiej dziwnej pozycji jest, tak bardziej na środku. To są drzwi, które są zamknięte, wyobraźcie sobie. Wiecie, co się robi z otwartymi drzwiami, zamkniętymi drzwiami? Się je otwiera. Tu mam lockpick na poziomie 17. Na szczęście te drzwi są oskryptowane na tyle, że nawet z tak niskim poziomem lockpicka jestem w stanie je otworzyć. Na czym widz polega. A tu... Tu jest, z tego co pamiętam, pokój tak, bo już tutaj nasza postać widzi, widzicie na czacie, na tym, na combat logu raised plate, podniesione płytki, więc to jest pomieszczenie pełne pułapek. I teoretycznie wyrafinowany gameplay polega na tym, że ja tutaj mogę te pułapki rozbroić i doświadczenie uzyskać. Ale mój skill traps jest na poziomie 17, więc mam to głęboko w dupie. Więc wiecie, co się robi w takim pomieszczeniu? Tak jak w filmach przygodowych a la Indiana Jones i tak dalej. Zapierdala się. Patrzcie, kilka git tu leży, które wystrzeliły ze ścian w moim kierunku. A ja zrobię jeszcze, pójdę, będę bardziej cheeky i je popodnoszę. Oho, jedna leży na następnej pułapce. Yep! Best trap ever. No, to jest właśnie też ciekawy temat, Rocket, bo słyszałem o sytuacjach, gdzie w domu na przykład, nie wiem, mieszkała 8-osobowa rodzina i tylko jedna rodzina dostała COVID-a, wszyscy inni w ogóle tego nie złapali, nie? Yo, biegaj, tam coś wystrzeliło jeszcze we mnie, gdzieś tu jeszcze dzida leży. Ej, dzida, oj. Nie ma, okej. Okay. Dobra, zapisujemy, mamy jeszcze 27, znaczy punktów życia. Idziesz w piątek na boostera jednak. Ja już powiedziałem, że boostera nie biorę. Mam dwie dawki, mam dość bycia kłutym i odchorowywania tego, ponieważ po drugiej dawce szczepionki czułem się, jakby mnie ktoś spałował, kurwa, kaktusem po głowie, więc stwierdziłem, nie, dobra, booster to już jest za dużo, już nie chcę, już nie potrzebuję. I na zasadzie takiej operuję, że jak złapię, to złapię, no trudno. Jej, kop tego skorpiona. Fatality. Dobra, jeszcze raz quick save. Będziemy często zapisywać tutaj grę, bo po pierwsze dużo może pójść nie tak, dużo się może zepsuć. Pamiętajcie, to są gry robione w czasach, kiedy nie właziło się graczom w dupę, tylko faktycznie jeżeli coś się pieprzyło, to się pieprzyło. Kopnij go jeszcze raz. Więc lepiej mieć 20 save'ów i pełne bezpieczeństwo. Sądzę, jak ktoś chyba... Posnął pozytywny test na koronawirusa i posnął to Wigilia, idzie się pieprzyć. I dosłownie myślałem, że to test ciążowy. Tak, bo one tak wyglądają, nie?
Słuchajcie, jest dobrze, nie jestem w ciąży. Cześć, kocik! Dobra, zebraliśmy chyba żądło z tego tutaj. Jest gites. Bierzemy, tutaj jeszcze jakieś leki były, z tego co pamiętam. Więcej proszku. Kokainum. I tu popatrzcie, jakieś ładne przestrzenie się nam otwierają. Czy jakaś dzida w nas strzeliła przypadkiem. W tym dzbanku nic nie ma. W tym dzbanku będą moje rzeczy do odebrania. Nie, w tym dzbanku są rzeczy. W tym dzbanku jest bomba. Znaczy kostka C4. Dali nam trochę plastiku, żebyśmy się mogli pobawić z tymi drzwiami, które nie mają żadnego tutaj mechanizmu otwierającego. Mamy więcej mrówek, mamy więcej skorpionów, zabijemy wszystko. Kill it before it lay eggs. Underpachen in the machen. Asu. Tam chyba jeszcze jest coś w tym pomieszczeniu, pamiętam. Tak, skrzynka jest. Put! Jak mogłeś spudłować, typie? Ej, mrówka nas zabije. Kościu, co z tobą? Ile kopów za 40% już tutaj wyprowadziłem do ciężkiej cholery, widzicie? RNG też potrafi zruchać w takim starym, dobrym falloutcie. Natomiast, mówię, planuję jeszcze... jak nam się uda przejść dwójkę na tym cyklu, w tym bloku tutaj napromieniowanym naszym, planuję inne fallouty. Zwłaszcza się chciałem skupić na trójce w zasadzie, bo trójka to jest jeden z falloutów, których... O, jest antidotum. Których tak naprawdę nie zgłębiłem tak dobrze, jak powinienem. Bardzo dużo grałem w czwórkę, sporo grałem w New Vegas, nawet 76 trochę też pograłem, tam chyba 60 któryś poziom się udało wbić. Ale trójka to jest taki, który tam tylko doszedłem gdzieś, powiedzmy, no nawet nie jednej trzeciej gry, może 25% kontentu zrobiłem w trójce, także można by to było naprawić. 90% szansy na trafienie, 5 razy nie trafiłeś. Yeah, to brzmi, to brzmi jak Magnus w zasadzie i jego RNG. A wiem, bo gram w nim w Divinity czasami, to... Uff... A mówiąc o Divinity... Pogram w jakieś dobre RPG, cholera. Kurwa, no i znowu nas mrówki pogryzą. Typie! Miała być... Ten, odrobaczanie miało być. O, idzie następna. Mówiąc, pograłbym w jakiegoś dobrego RPGa, mam na myśli izometrycznego RPGa. Coś nowego, nie? Jezu, games for Windows Live. To już faktycznie czasy zamierzchłe. Ale no, było coś takiego, owszem. A podkładamy klocka. Jakkolwiek by to brzmiało. Użyj. Ustawimy mechanizm na 20 sekund, powinno wystarczyć. Spierdalamy! Słuchajcie, łupnie. Obawiam się, że twojej pudełkowej wersji teraz już nie zainstalujesz, to prawda. Takie czasy. W czwórkę bym sobie tutaj fajnie pograł, w tym cyklu, bo czwórkę lubiłem bardzo. Ja wiem, że czwórka to była gra, którą ludzie trochę narzekali na czwartego Fallouta, bo... Zresztą słusznie, bo to była standardowa Bethesda, to był w zasadzie kolejny klon Skyrima, tylko że w świecie Fallout, nie? Więc jak na kolejny klon Skyrima przystało, był Fallout 4 był totalnie i fundamentalnie zepsuty, o nie. Ale to była jeszcze gra single player, więc dopuścili, no przecież dopuścili moderów do produktu i moderzy im praktycznie tą grę naprawili. Ej! No. Tak, dokładnie. Moderzy im jak zawsze grę naprawili. Dlatego jest taki duży problem z 76, bo tam wsparcie modów już zostało odcięte. Gdzieś tam po drodze ci debile, kurwa, Todd Howard, kretyn, mato, debil, wprowadził ten tak zwany... zapomniałem, jak się nazywa nawet ten workshop, ale to był motyw, gdzie oni brali mody community i wrzucali i sprzedawali te mody za pieniądze.
jako forma takich płatnych DLC-ków. Mogę sobie kupić moda, kurwa, zrobionego przez community za kredyty. I to wtedy się zaczęło. I dlatego już... przy 76 już było naprawdę kiepsko, nie? Raz, że gra nie miała żadnego wsparcia dla modów. Teraz dostajemy poison na pewno. Nie? Ej, gościu! Co ci się stało? Gdzie Fallout cię dotknął? Pokaż na pacyncek. Weź, że zacznij trafiać. No i chuj. I teraz dostanę poison. Tiririri. Try again. No, nie, czwóreczka jest bardzo, bardzo okej. Oczywiście nie polecam pobierania modów z tego pieprzonego workshopu Bethesdy, tylko lepiej sobie Nexusa pobrać i po prostu ściągać mody z Nexusa, jak zawsze. Tak samo Skyrim zresztą. Chociaż Skyrim teraz z tą ich edycją wyjebywalną to jest w sumie też dobry bargain. Ja chyba nawet właśnie dokupię tą ulepszoną wersję kiedyś, nie teraz jeszcze, bo nie mam parcia, ale myślę, że kupię ten full wypas pakiet, bo tam są... O, jest, przeciążyliśmy się. Są te mody fajne, ale to przyjdzie na to czas. Natomiast do Fallouta to jak najbardziej... Jezu, piękne są te mody. Te, które były w Falloutie 4. Kolega, mój dobrostreamowy, w zasadzie nasz znajomy, Rutsrat, ogrywał Fallouta 4, mocno zmodowanego, w trybie survival. I to było coś, co też bym chciał kiedyś powtórzyć, naprawdę. To były mody takie, które sprawiały, że gra była jeszcze trudniejsza. Sam tryb survival w Falloutie 4 sprawia, że gra jest trudna, ale te mody jeszcze tak jakoś to bardziej poprawiało. Poza tym miał też kilka modów graficznych, które tak jakby redukowały ilość kolorów. Gra była taka bardziej szara, bardziej taka stalkerowa, bym powiedział. Więc było to całkiem spoko. Więc to jest też experience, którego bym chciał doświadczyć, jak przyjdzie na to czas. No ale tak jak też właśnie tak jak też Ciastek pisze, są też inne mody do Fallouta i Skyrima. Można... Tak. Przede wszystkim mody do Fallouta, które lubię, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale w Falloutie 4 można budować te nasze settlementy tam, nie? I zawsze potem przychodzi Preston i Preston mówi, że settlement need your help i wtedy mam ochotę go zastrzelić, niestety się nie dało. Na szczęście jest na to mod, można wgrać moda, że można zastrzelić Prestona, co jest fajne. To był chyba pierwszy, którego zainstalowałem. Tak czy owak... Są mody, które sprawiają, że NPC, które tam nam ściągają do tych naszych settlementów, są bardziej interaktywne, inteligentniejsze, lepiej ich bronią. W ogóle całkiem sporo takich interaktywnych modów do tych settlementów jest, więc ogólnie jest masa modów. Są tysiące modów teraz do Fallouta 4 już. Więc myślę, że może sobie takiego zmodowanego Fallouta odpalimy kiedyś. Do czwórki jeszcze nam daleko, jeszcze mamy dużo gier do ogrania, a też chciałbym zrobić przerwę od Falloutów w tym bloku i spróbować coś innego. Wiem, że obiecałem Surviving the Aftermath. Surviving the Aftermath na pewno ogramy. A nie, zaraz, w tej skrzynce będą moje graty za chwilę. Stalkera Anomaly chciałbym pokazać tutaj. Stalker Anomaly to są wszystkie Stalkery, czyli Shadow of Chernobyl, Call of Pripyat i Clear Sky, skompresowane tak jakby w jedną grę, plus tam jest zreformowane całkowicie wszystko. Greetings for... O kurde, nie zapisałem gry. Prepare. I'm prepared. I need to prepare. Dobra, zapisz. I teraz mamy kilka opcji. Nasza postać potrafi dobrze kraść, więc tak naprawdę nie musimy walczyć tutaj z Cameronem. Mogę zrobić tak. Sneak. Steel. I mogę mu ten klucz po prostu zabrać. Otwieramy bramę. I nara. Nie chcę się z nim bić. Pięć tych za zainstalowanie synowi sąsiadki Minecrafta na Xboxa. Interes życia, stary. Interes życia. Dostaliśmy poziom. Jej! Dobra, idziemy do... Idziemy do skostniałej. Yo, bitch.
You have survived the Temple of Trial. Are you ready for your quest? Are we ready for our quest, czaty? Are we? Of course. Then take this flask. Dostałem flaszkę. Zajebiście. Każdą podróż trzeba zacząć od flaszki. Zawsze to powtarzałem. You may also need some of what they call money. Podface Kisser. Dobry nick. Ale dlaczego Lublin? No, może być Lublin. Mam znajomych w Lublinie w sumie. I co? Wish me luck. I will not fail. Wezmę, znajdę. Wiem, gdzie jest Vic, wiem, co mam robić. Jesteś stara, niedługo umrzesz. W ogóle masz ten klucz. Nie potrzebuję go. That's all the... Ah, that's all the Polish you know. But you've been in many places. Frytki, yes. Chips. Good stuff. I like frytki. We all do. Dobra, spróbujemy ją okraść teraz. Czy ona coś ma w ogóle? Zobaczmy. Steel. Ma następny nóż? Nie, mam dwa. Cześć, Witold. Mamy więcej noży, owoce. Poziom. Zobaczmy, jak tam... dostaliśmy tylko tak pointy. Dobra, no to co? Small arms na razie... Small guns w sensie można dobić do 60%. Trochę steela, trochę speech. Speecha więcej. Outdoor i tyle w zasadzie. Kurde, nie, stop. Lockpicka jeszcze potrzebuję. Lockpick. Będziemy trochę więcej go potrzebować z czasem. No żebyś wiedział, że w pełni. Stary. Prawie że świecę na zielono. Zobaczmy, co my tu jeszcze możemy zrobić, żeby dostać jakieś punkty doświadczenia. Oczywiście standardowo kilka... Nie, ten save. Standardowo kilka save'ów. Zwykły quick save. Tu ktoś mówi, że studnia nie działa. Fergus. Fergus. The well really needs fixing. Okej. Okay. Reaper. Studnia naprawiona. 100 punktów doświadczenia wpadło. Zastanówmy się, co my tutaj możemy zrobić. Pamiętam. To jest nasza ciotka. Morlis. Jedna z moich ciotek w każdym razie. Straszna suka, ale ma coś, czego ja potrzebuję. Więc jeżeli ona ma coś, czego potrzebuje, ukradnijmy to. Potrzebuję tę flintę. Masz tu coś jeszcze w domu ciekawego? Wiesz, szukałeś routera po całym domu sąsiadki? Nie było jej. Ale to... Co? Co? 100 sztuk złota tak sobie leży po prostu tutaj? Co jest akurat fajne w tych, że tutaj już jest faktycznie złoto. W sensie mamy walutę zrobioną, a nie... Walutę pustkowi, a nie kapsle, chociaż drugi... łopata. Łopatę sobie też weźmiemy. Nie weźmiemy sobie, bo jestem przeciążony. Fuck. Korzonek. Czekajcie, ale mi się ta łopata by się przydała jednak. Nie all, miał być jeden. Wywalimy sobie jedno żądeło i bierzemy łopatę. Łopata się przyda później. Tarara. Zobaczmy, co tutaj. Tutaj było to żądło, dobra. Idziemy do nawiedzonego numer 2. Czyli naszego Spirit Healera. Czekaj, jeżeli ona była tutaj, to on będzie w namiocie wyżej. Tak, będę zakupował złoki, żebyś wiedział. Tak samo jak w Zomboidzie ważna jest łopata, tak i ważna jest tutaj. Tu jest chyba gościu, który może nas poduczyć trochę walki wręcz. Yo. Sure. Fight, fist, yeah.
Okej. Okay. I on mnie trochę nauczy. You have learned well. Thank you. I teraz dzięki temu krótkiemu szkoleniu nasze unarmed skoczyło do 55%, więc jest nieźle, nie? Tam z 49, czy je tam było. Zawsze to kilka procent w górę. A ty kim jesteś? Sure. Don. Ten nas nauczy z kolei walki Jidą. Teraz walka Jidą skoczyła nam na 52 melee weapons. Też się przyda, na pewno. Hej, wieczko. Elo, elo. Więc zobaczmy, czy jeszcze tutaj mamy coś. Aha, następną rzeczą jest na dole tutaj. Skoro już mamy melee weapons na wyższym poziomie, tutaj na dole przy moście jest ziomek, który może nam pomóc z... To brzmi dziwnie, ale to jest ziomek, który może nam pomóc z naszą dzidą. Yes. But before I go, I was wondering about your spear. No... Okej, okay. I powiedział przynieść flintę. Yes, here you go. I dostaniemy lepszą wersję naszej dzidki. No, coś mnie kręci w nosie. Woo! Dobrze, mi ryja nie urwało. Tak, bytny spiritus. Więc tutaj mamy sharpened spear. Mamy zwykła dzida. I ta nieco ulepszona. Na czym polega różnica? Pijemy, tak żebyś wiedział, że pijemy. Znaczy nie, ja nie piję. Dzisiaj jest 11, to jeszcze trochę, jeszcze ze 3 tygodnie. Czy 2. Robię sobie dry January i nie piję nic. Tak stwierdziłem. Nie wiem, czy mi to na zdrowie wyjdzie, czy nie, ale zobaczymy. Dobra, ta ma o 1 punkt obrażeń więcej, minimalnych i maksymalnych, więc to jest dobry kawałek dzidosława. I możemy teraz się zająć questami tutaj w Arroyo. Arroyo to jest ta nasza właśnie taka lokalna społeczność. Nie wiem, dlaczego mają wielką głowę zrobioną z kamienia na środku. Może czasami lepiej nie wiedzieć takich rzeczy. Teraz będzie takie... Są tutaj dwa takie dosyć istotne questy. Pierwszym jest wyplewienie pieprzonego ogródka tego nawiedzonego psychopaty. Trzeba patrzeć na niego. Why does the earth before me warm to the touch of your passing? Matka ćpierze, wiesz? I'm living on my holy quest. What do you need? Dark Soulsy mu zainfestowały ogródek. No to stary, no to umrzesz, kurwa, nie? Goodbye, fuck off. Idziemy zabić kwiatki. Idziemy zabić Dark Soulsy. Dobra, mamy tutaj dwa kwiatki, do których trzeba podejść. One mnie zaatakują, będą do mnie pluć zębami. No, szczęście to nie są zęby, które jakoś bardzo dużo zadają obrażeń. Sek w tym, że ja teraz będę musiał trafić te kwiatki, to proste nie będzie. Au. Nie, dostają dosyć ładnie. One mają dosyć sporo punktów życia, ale... Idzie to wyplewić w miarę szybko. Jeden się złożył, do drugiego idziemy. Okej. Okay. Au. Oho. Teraz moje trafianie się skończyło. Teraz będziemy nie trafiać dla odmiany. Ej, gościu. Serio. Teraz nie trafił. Kwiatek. Jak to się mówi, krytyczne chybienie. I traci następną turę przez takie krytyczne chybienie. Ale to i tak nic nie zmienia, ponieważ pomimo tego, że mam 40% szansy na trafienie, nie trafiam 15 kurwa pchnięć z rzędu. Kumacie to, nie? To jest takie RNG pod tytułem bal się Fox, bo gra cię nie lubi. Teraz to już chyba będzie 20 pchnięć z rzędu. Masz 40%, zaczniesz trafiać. Dzbanie. Widzisz, bo ty Rocket właśnie strategicznie do tego podchodzisz. Luty to krótszy miesiąc, trzeba było kurde właśnie... Zostały mi 4 punkty życia. 1 punkt życia. Jak teraz nie powalę tego kwiatka, to leżę. Pierwszy ekran śmierci, dziękuję. I died. Spróbujmy jeszcze raz.
Mając 40% szans na trafienie, nie trafiłem kurwa 30 razy. To jest jak granie w Star Citizena. Mówi, że to nie tylko gra, ale to nie moja wina, że mam taką twarz, samiec. Ale Rocket, patrz jaki to jest kalafior. W sumie w Falloutie nawet kalafiory mówią. Au. Wiem, że jest później w grze jedna taka roślina, która mówi. I wiem, że z nią jest jakiś quest. O, dobra, udało nam się zabić jedną, nie triggerując drugiej. Co jest dobrą wiadomością, bo ten dzban nas może wyleczyć. Can you heal me? Dobra, shut up, gościu, jesteś naćpany przez całe swoje życie. Ja mam ujowy charakter, no patrz kto się odezwał. Przyganiał samiec garnkowi. Teraz mam 46%, więc na pewno też zginę. O nie, znowu mam 40. Dlaczego? Ale trafiłem 3 razy z rzędu, jeszcze raz tego wystarczy. Jej, boy, zrobiłem to. Jeszcze przy okazji pogadamy z Nagorem. Nagor zgubił psa. What do you need? Sure, I'll find him. Idziemy szukać psa. Gdzieś tam szczeka, ale... Ja wiem dokładnie, gdzie on jest. Thank you, Brock Flowers. Aha, właśnie, Brock Flowers z korzeniem. Mam jeden korzeń, Xander Root, ale przydałby się jeszcze drugi, nie wiem czy mam jeszcze jeden. Nie mam. Brock Flower rosną zaraz tutaj właśnie obok. Zapiszmy sobie grę, idziemy poszukać psa. Tutaj się kręcą dużo ciekawsze stworzenia, o jest i kwiatek. Niemniej jednak mamy gekony po drodze, nie? I tu jest tych gekonów dużo, trzeba uważać. Jest też pies. Piesałka się zgubił. Smoke. Nazwać psa Smoke. Trzeba mu pomóc znaleźć drogę do domu. Ale... Te gekony jakoś tak mnie nie agrują za bardzo. Nie agrują się na mnie, więc zbieramy kwiatek i spadamy. Niby mógłbym je tutaj pozabijać, ale też z drugiej strony... To jest dużo expa za gekona. Bij mnie. Atakuj mnie. Ćpałeś? Co jest nie tak z tymi jaszczurkami? Mogę zaatakować pierwsze, ale tylko pożałuję, jeśli to zrobię. Teraz mogę. Musimy podejść. 39%, really? Teraz... Au. No come on. Znowu zacznie się seria nietrafiania. O, siadło, 9 punktów. Niestety one mnie tutaj mogą trochę porobić. Ja pierdolę. Serio. Nie mogę na to patrzeć. Człowiek myślał, że 33% to nie jest tak mało, nie? Że w końcu zacznę trafiać, zadałem. Niestety, według tej gry, tutaj jak nie masz się 60%, to tak naprawdę... Jesteś na granicy ryzyka. Jep. Dzięki, wstawaj. On powinien już nie żyć. Almost dead. No dobra. Ale to mnie nie urządza. Do walki z jednym pieprzonym jaszczurem 55 punktów doświadczenia za jedną jaszczurkę. Do następnego poziomu potrzebujemy 1000, w zasadzie sporo. Nie ma chyba sensu, co? Wrócimy się do nawiedzonego, żeby nas wyleczył. Bo zabijanie tych gekonów tutaj to będzie przy użyciu dzidy przynajmniej, to nie będzie zbyt prosty temat. Więc może po prostu... My garden is well. I need healing. You are well. Thank you. Chosen. My garden. The pleasure of these. Yeah, my garden is well. Wystarczy brać prysznic, wtedy your garden is also well. Eee,
dobra, tu mamy trzy następne. Jak się kto na mnie rzucą, to będzie kicha, ale nie, widzę, że te też się tutaj tak średnio agrują. Mogą się zacząć agrować, jak już smoka uwolnię. I tak, problem polega na tym, że tutaj ten pies czasami się buguje. Tutaj mamy kilka takich zielonych kałuż radioaktywnych. Teoretycznie jak, o właśnie, jak w nie wchodzimy, tracimy punkty życia, nie? Więc trzeba delikatnie, delikatnie. Jak bierzemy smoka ze sobą, uf, uf. Cześć, smoki. I po prostu kliknę dwa razy. Moja postać powinna przebiec bezpiecznie, ale pies czasami potrafi wejść w kałużę i się zabić. Nie, udało się, dobra. Gicior bucior, spadamy stąd. W sumie teraz jak smok jest po mojej stronie, można było tutaj pobić trochę tych... Zobaczmy, czy dam rady. 39%. Jep! Ho, ho, ho! Bierz ją, smok. Au. Yeah, boy. Dobry pies. Mamy psa po naszej stronie, więc możemy, wiecie, zacinać. Chociaż tutaj są dwie naraz, to chyba trochę nie warto. Gra nie warta świeczki. Zejdziemy niżej. Tutaj mamy jednego jeszcze samotnego giekona do zabicia. Ogólnie mam jeszcze jedną grę tutaj na ten cykl. I to właściwie od tej gry trochę tak mój pomysł na cały ten napromieniowany cykl. Otóż Atom RPG. Teraz w jakaś tam wersja 1.5 jest w zasadzie i ona też ma jakiś DLC do tego jest chyba, z tego co pamiętam, albo nawet osobna gra, nie jestem pewien. Ale od tego Atoma jeszcze chciałem ograć. Dobra buba, tak jest. Gidong! Nie? Okej. Okay. Buba, bierz go. Okej. Okay. Kurwa. Zeżrij, dobra. O, Turograd. Właśnie. Jest osobno jednak, czyli to nie jest DLC. Okłamano mnie. Ale spoko. Jeżeli Turograd jest osobno... No to nie, no to nie mam w takim razie. To musiałem najpierw podstawkę ogarnąć. Ale mówiąc to właśnie, pograłem w dobrego RPG izometrycznego. Najlepiej właśnie w takim klimacie. O, pies zostaje oddany właścicielowi. Właściciel się cieszy. You're welcome. My dostajemy 100 punktów doświadczenia. I teraz już brakuje nam już tylko dużo. Ty. Zrobił nam proszek. Such is life. Aha, czyli nie mam już więcej tych porządków. Ale nie mam już opcji wylecz mnie. I'm alright. Bye. Okay. Sure. Wyjebongo. I chyba możemy już stąd iść, z tego co pamiętam. Czekajcie, Pip-Boya sprawdźmy. Powinien mieć chyba 4 questy, z tego co pamiętam, w Arroyo. Find Vic, aha, 5. Find Vic, retrieve the gag, czyli tak, zrobiliśmy... Uratowaliśmy psa. Naostrzyliśmy Sedzidę. Zabiliśmy kwiatki. Dobra, jest git, więcej tutaj nie mamy do roboty. Spadamy do Klamath. Klamath. Czyli opuszczamy naszą natywną wioskę pełną dzikusów. Idziemy bardziej w stronę cywilizacji. Chociaż co do tej cywilizacji, to tak nie jestem pewien do końca, no ale niech będzie, że idziemy w stronę cywilizacji. Przechodzimy mostem. Słynny most Arroyo. Sklep był się wkurwia. No to jest nas dwóch. Dobra. To jest bardzo dobre pytanie. Nigdy nie mogłem znaleźć, zawsze potem szukałem przez... Nie, jest gdzieś ta opcja, szukaj, tylko... Ała. Aż sobie przywaliłem w biurko. Ona nie jest w takim jakimś bardzo oczywistym miejscu. Tak, ona jest taka... Wtedy się tak robiło muzykę w sumie do gier. Ona ma taki psychodeliczny aspekt w sobie. Jak, i nawet bym nie próbował zgadnąć, na jakim instrumencie to było grane. Czy to było elektronicznie w ogóle robione. My jesteśmy w Klamath. Klamath to jest bardzo depresyjne miasto. Przejdziemy jeszcze kawałek, żeby się dzień zrobił może. Boom. Bardzo depresyjne miasto. Mamy braminy, mamy gówno bramina, mamy typa, mamy
typów. Ale co robimy w pierwszej kolejności? Kradniemy. Okradamy tego typa. On ma chyba koktajl. Pamiętam, że on miał koktajl Mołotowa, właśnie. Zabieramy mu Mołotowa. Zapisujemy grę. Generalnie chodzi o to, żeby się obłowić na sam start. Wszystko, co się da ukraść, zostanie ukradzione w dużym skrócie. Tu mam jakiś koleś jeszcze. Yo, ziomeczku, jak tam? Why are you looking like that? Why are you looking me? Osobna gra. Aha, zadyszkę. A to jak zadyszkę, to może kupię, kurde. Kiedyś tam. Może, ewentualnie. I tak mam jeszcze dużo do ogrania i dużo na głowie i w ogóle. Ten ma przy sobie 4 monety. Dawaj. Tu w tym domu też są jakieś rzeczy, ale to nie jest ważne w tym momencie. Mamy tablicę ogłoszeń, słuchajcie, bo są questy ogólnie też. Tablica ogłoszeń, jak to w mieście szanującym się bywa. Closer look at the drawing. Mamy narysowanego bramina z wielkim X. Taki miejscowy chłopak specjalnej troski się opiekuje lokalnym bydłem tutaj i jest problem ze skorpionem. Właściwie z kilkoma. Something about booze. Booze. Tak. Another notice. To ogólnie bimbrownia. Pędzą. Jimmy Flaszeczka tutaj pędzi jakieś te. About bath. To jest bathhouse, czyli burdel. Należy do Jenny. Czy jakieś tam, nie pamiętam jak jej było w sumie. Lizard Heights, czyli Golden Gecko Tavern, to sprzedają, znaczy ktoś chce kupić skóry gekonów. Something about rats, mają problem ze szczurami, ale to nie w tej części miasta, tylko w następnej. I tu jest Vic the Trader, to jest gość, którego szukamy. Więc idziemy do Vika. Nie, problem jest taki, że jestem trochę przeciążony, 175, więc zanim pójdziemy do Vika, idziemy do Golden Gecko. Zobaczymy, jak bardzo mam gadane. Tutaj generalnie jest gościu. I'd like to trade special sources. Okej. Okay. Dało nam się przehandlować. Powiedzieliśmy gościowi, że dostaje cały swój shit z Den, czyli z miasta poniżej tego. I że ma jakieś tam ciemne konekcje, więc żeby nam zrobił jakąś dobrą cenę, bo i tak przejrzeliśmy jego niecny plan. I faktycznie gościu nam zrobi tutaj lepsze ceny teraz. Chwilowo. Jesteśmy w stanie sprzedać sporo. Ten kwiatek sprzedaję, już nie będę tego miksował. Koktajl Mołotowa. Jedną dzidę. Już mamy 161 sztuk złota. Kilka noży. Noży raczej nie używam w tej grze. Przede wszystkim te pieprzone szczątła skorpiona. Ile za kurtkę chcesz? 480. To jest leather jacket. To jest pierwszy taki szanujący się pancerz w tej grze w zasadzie. Dobra, mamy 361. I mamy 7 proszków. Słuchajcie, mamy 7 tych healing powderów. One są drogie. Mamy jeden. Znaczy drogie. Drogie. 2. 400. No to jeszcze 2. Jeszcze 2. I tak ich nie będziemy używać. Dlaczego ich nie będziemy używać? Generalnie one mają jeden zasadniczy problem. One obniżają percepcję. Nie chcę shitu, który będzie mi obniżał percepcję, jak go ćpię. Już wolę mieć steampack. Mamy. Patrzcie na tego Mad Maxa. To jest kurtka wzorowana, by the way, to jest kurtka wzorowana drugim Mad Maxem, Road Warriorem, nie? Jakby ktoś jeszcze nie zauważył, to jest dosłownie nasza postać wygląda tutaj jak Max. Dobra, mamy siedzibę Vika, mamy bathhouse, no do burdelu nas na razie jakoś niespecjalnie mnie ciągnie, może później. Zresztą w tej grze pukanie nie daje żadnych pozytywnych buffów, a powinno, w GTA dawało, chyba zdrowie wrosło wtedy. No jak widzimy, Vika tutaj nie ma. Dlaczego Vika tutaj nie ma? W każdym razie, mamy tutaj muszkiet. Pierwsza broń palna, która trafia nam do rąk. Oh, thank God. Dzida pójdzie tutaj, muszkiet pójdzie tutaj. Muszkiet jest dosłownie jednostrzałowy. To jest ładowana, jak to mówią, ładowany odtylcowo, bo tak się to mówi. Ładowana odtylcowo rurka.
która nie daje mi nic ciekawego w zasadzie. No to jakieś karty, trochę gorzały i mamy więcej tych flasek. Flasków. O, w Kingdom Come, tak, w Kingdom Come, tak. W Kingdom Come był bonus za bzykanie, bonus za to, że tam się od razu w łaźni umyłeś i tak dalej. Spoko, tam w ogóle sporo było tych bonusów. Nie potrzebuję trzech. To jedna mi wystarczy w zupełności. One tylko zajmują miejsca, nie da się ich sprzedać, z tego co pamiętam. Rozejrzymy się, co my tu jeszcze mamy. Kibel. Tu gdzieś jest rzeźnia. O, tu jest rzeźnia. Rzeźnia należy do tych tutaj, oni są dosyć shady. Jakieś pozarzynane stworzenia. Rozwalony gekon. Oni tu chyba wszystko, co tylko mogą, przerabiają na mięso, wiecie? To jest okej, w zasadzie. Tu mamy lodówkę. O, sprawdźmy, co jest w lodówce. Szukam kawałka mięsa generalnie. Tak dosłownie szukam kawałka mięsa. Mamy. Iguana on a stick. Wystarczy mi ten jeden kawałek tak naprawdę. O, co jeszcze było w szafce? Nóż. O, beef jerky. Jerky. Też martwe krowy, martwe płody. Nie wiem, co tam jeszcze może być martwe. Samiec alfa, ja pierdolę. Do tych nawet nie chcę zagadywać, bo to są śmierdzące gnojki. Dobra. Piesałkę tutaj jest, jakiś lokalny i on musi dostać żarcie. I pies oczywiście na mnie warczy, grr, wuf, wuf, wuf. I bet you're angry because you want something. You're just hungry, aren't you, boy? Boy? Woof. Poor boy, you must have been hungry. Patting dog on head. Nakarmiliśmy psa, pogłaskaliśmy psa. Pies trzymał w zębach klucz. To jest klucz, który nam pomoże już wkrótce. Tu mamy... Przeraża mnie, że znam tą grę na pamięć, ale tak jak mówię, no chyba przeszłem tego fotota z 15 razy. Mamy to, będziemy zaraz czytać o broni, co nieco, przeczytajmy od razu. To nam zwiększy broń palną, mamy teraz 67%. To jest bardzo dobry wynik. Mamy, co tu jeszcze mamy, tu coś może być jeszcze w tym domku. O, jest skrzynka, a w skrzynce... Nie wiem, po co jest ten kwiatek, a mam więcej healing powdera do sprzedania. Jeszcze może być? Nie ma. Lokalny folklor widzę. Dzień dobry? Nie? Okej. Okay. I'm pretty bad, you leave me alone. Okej. Nie traps. A co masz w kieszeniach? 20 sztuk złota, dzięki. Frajerze. A pani tutaj jest sama? Często tu przychodzisz? Okej. Okay. Powiedziała, że chce ścianę wokół miasta. Może to jest Iwanka, kurde. Czy ta druga od Trumpa? Masz złoto. Znaczy, ja mam złoto. Dobrze. Blades, czekaj, tu coś jeszcze było. Coś tu jeszcze chyba było gdzieś. Cześć Jack, witaj. Jo, nie ma nic. Może to otworzymy. Dobry wieczór, co tam. Tu mam jeszcze jakieś te, może tutaj coś będzie. Jakieś regały, wiecie, o tak. Flary, noże, to jest wszystko na sprzedaż i to wszystko się przyda później. Że tak sprawdzę, tutaj się idzie do tak zwanego rat town na dole, ale to problem szczurów rozwiążemy później. Ogólnie ta druga część miasta to jest dosyć takie gnojowisko, nie lubię tam chodzić. Masz coś do powiedzenia? Nie. I don't have anything to steal, go away. Ja to sądzę, ok? Ja decyduję, czy masz coś, co mogę ukraść. Nie ty. Ej, złapał mnie. Son of a bitch. Nie, daleko miałem save'a, cholera. Anyway, hajs. Zróbmy to jeszcze raz. Okej. Okay. A, w pracy. Dobrze. W porządku, nie ma problemu. Lurkuj waść do woli.
w ogóle. Tu jest jeszcze jakiś gościu, którego pominąłem, ponieważ jest... A ma steampunk. Ponieważ gość jest dosyć ciemnej karnacji, nazwijmy to w ten sposób. I w ogóle nie zauważyłem, że tam stał. Naturalny kamuflaż. Dobra, to faktycznie tego ostatniego bezdomnego nie będziemy rzeźbić na kasę, tylko idziemy... No właśnie, gdzie idziemy? Temu mam pomóc bronić braminów, ale to za chwilę zrobimy. Dobra, skichnijmy do sklepu. Tutaj też jest kilka rzeczy, które można ukraść. Tu w ogóle stoi koleś. Któremu można podpaski ukraść. Znaczy skóry gekonów. O, złapał mnie. Eternals! No, wiesz co, znaczy... Hejtowano, bo to jest podobno po prostu słaby film. To nawet nie chodzi już o to, jak bardzo, nazwijmy to, lewacki on jest, tylko to, że jest po prostu słabo napisany z tego, co słyszałem. Mówili, że po prostu plot jest kiepski i tak jakby pełen dziur i nie do końca się klei, ale oczywiście obejrzyj i oczywiście oceń sam, bo ja w sumie, ja osobiście nie wiem, ja tylko to zasłyszę, co zasłyszałem od tych wszystkich wielkich youtuberów, nie? Że no to po prostu się nie klei ta historia, no to okej, okay, dobra, no ta historia się nie klei, wiesz, ja jestem w stanie do pewnego stopnia nawet wytrzymać poprawność polityczną, jeżeli historia jest dobra i film jest dobrze zrobiony. Ale jak film nie jest w stanie sam się obronić, no to sorry, no... Także myślę, że też obejrzę, no tak miałem właśnie z Matrixem, nie, nowego Matrixa też zobaczyłem, pomimo tego, że słyszałem straszne rzeczy. Wszystkie one mi się spełniły i faktycznie co do joty ziściły, no ale obejrzałem, nie? Chciałem sobie wyrobić swoją opinię na ten temat, zamiast faktycznie ten... Wiesz, czasami opinie są o tyle dobre, że właśnie wiesz, czy tracisz czas, czy może czasami po prostu nie podejmiesz tej decyzji i stwierdzisz, a nie, może jednak sobie odpuszczę. Wiesz co, a ja teraz powiem hakerku, że mi się to ostatnie Mortal Kombat podobało. Nie podobał mi się jeden tylko element tego, że faktycznie tak jakby postać Johnny Cage'a wycięli i w zasadzie wrzucili na sam koniec jako takie cameo na plakacie. Chociaż wiadomo, że będzie z tego druga część. Ja myślałem, że ten nowy gość, Cole Young, że on stanie się tak jakby Johnny Cage'em, nie? Przejdzie tam taką metamorfozę i to on będzie tym Johnny Cage'em później w następnych częściach, a to się okazuje, że właśnie na samym końcu on wyrusza do Hollywood, żeby zrekrutować, zwerbować Johnny Cage'a. To tak trochę dziwnie to zrobili, nie? Tak trochę nie po kolei, ale ogólnie film mi się podobał, w zasadzie, szczerze mówiąc. No. Podoba mi się fakt, że zrobili to faktycznie tak z jajem i wszyscy mieli te super moce. Kano chyba najbardziej mi się podobała postać Kano tam. Chyba i ten jego sarkazm i te jego żarty, ja pierdolę. No, Kano był po prostu the best. Oho, złapał mnie na skradzieży. Dawaj naboje, potrzebuję pocisków, dziękuję. Zapisz. Jeszcze raz. Ale też, co mi się też nie podobało, to trochę to, co Sub-Zero zrobili. Jakoś tak, nie wiem, tak zredukowali bardzo postać Sub-Zero. Nie Sub-Zero, Skorpiona, sorry. Za mało go było tam w tym filmie, nie? Zapomniałem już, jak się ten aktor nazywa, ale to jest jeden z tych lepszych i sławniejszych aktorów. Kina azjatyckiego. Ten, który był też w Ostatnim Samuraju i tego typu produkcjach, bardzo dobry aktor, aż kurwa żal, że nie zapomniałem imienia, ale no właśnie, no i oni go tak właśnie trochę skrócili mu ten screen time, może pieniędzy brakuje już. O tak, to tak jak mówisz, Jack, oczywiście, bo teraz wiecie, wykopiemy sobie drzwi, teraz są kryteria, żeby w ogóle film został rozważony do potencjalnej nagrody przez Akademię, musi spełniać pewne warunki.
nie tylko film, ale też wytwórnia, która go robi. Musi być jakiś tam procentaż reprezentacji LGBT. Musi być jakiś tam procentaż, w studiu mówimy, mówimy o studiu, które robi film. Musi być jakiś tam procentaż odsetek ludzi ze środowiska LGBT. Musi być jakiś tam procentaż osób o pochodzeniu etnicznym inne niż białe, nazwijmy to w ten sposób. Jest jeszcze kilka innych warunków, które w ogóle wytwórnia oraz studio, które robi film, musi spełniać, żeby w ogóle film został rozważony. Oczywiście sam film też musi zawierać pewne te elementy. Jak już zawiera te pewne elementy i wszystkie boksy są odhaczone, wtedy ewentualnie film jest rozważany do tego, żeby właśnie wziąć udział w plebiscycie. I teraz tak, jak się kiedyś czasami zastanawiacie, jak oglądacie jakiś film, dlaczego w filmie jest jakiś, nie wiem, jeden randomowy, powiedzmy, nie wiem, mamy jakiś historyczny film i mamy tam jakiegoś jednego randomowego czarnoskórego ludka, który jest z jakiegoś powodu razem z wikingami w Norwegii w roku 400 którymś tam, to jest właśnie dlatego, żeby odhaczyć ten box, żeby ewentualnie film był w ogóle nominowany do czegokolwiek. Więc tak to wygląda. Tak, dokładnie, w dużym skrócie tak. Gdzieś, bo to im wyciekło im to od razu, nie? I tam gdzieś było pokazane, cała lista była tego pokazana. Parytety muszą mieć. Aha, no i też kobiety. Oczywiście muszą mieć kobiety swoją reprezentację, przede wszystkim jako... I tutaj mówimy też o studiu znowu, że studio musi mieć jakiś tam procentaż kobiet na wyższych stanowiskach. Też, żeby tam spełniać jakieś warunki. Nie wiem, panowie i panie. To nie ma... To nie ma. To nie ma sensu. Tu nic nie ma. Dobra, kupmy sobie trochę amunicji. Słuchajcie, mamy obraz Elvisa. Obraz Elvisa jest warty 300. Tak, nie muszą to być aktorzy. To musi być ogólnie właśnie cała produkcja. To musi być tak, że cały projekt ma spełniać te parytety, czy no jak to zwał, tak zwał. Także to jest też o tyle dobrze, nie? Że jeżeli studio jest dosyć ogarnięte, to jest w stanie zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi, ale rzadko się tak zdarza tak naprawdę teraz. Dobra, weźmy sobie, kupimy jeszcze Steampack 600. Auć, Steampacki są drogie, ale mamy nożyki na przykład, mogę ci dać. Co ty na to? 630. No dobra, niech będę stratny. Dawaj. Tok, tok. No tak, oczywiście, że tak. My to mamy już w ogóle przesrane. Ale nie ma się co martwić, słuchajcie. Jeszcze przyjdą lepsze czasy. Głowa do góry. Weźmiemy teraz, pogadamy z tym gościem tutaj. To jest Thor. Thor przez dwa ry, jakoś tak się nazywa. To jemu właśnie bydło podpierdalają. Thor. Nice mi, Thor. Tarzan. Nice to meet you, Thor. Anything interesting? Bugman take Mumu at night. Thor scared. Help Thor. Okay. You help Thor, Mumu's field. Point east. Now yes, smiles. Wiecie, upadł na głowę. No, trochę tak, trochę nie, bo jednak jeżeli wiecie, nie wiem, czy też śledzicie te nagrody, jest też tam plebiscyt na najlepsze gry. Nie wiem, czy to jest złoty joystick, czy co to jest dokładnie, ale wiem, że jest tam taki plebiscyt, gdzie też dają gry i to podlega dokładnie tym samym warunkom. Ale jest jedna nagroda, która jest w tym momencie dla wszystkich twórców najważniejsza i to jest ta nagroda publiczności. Tylko właśnie nie pamiętam, to było wtedy, jak... Zaczęło się to wtedy, kiedy wyszła druga część The Last of Us i wszyscy się spuszczali, wszyscy dziennikarze growi, którzy lubią się przechylać bardziej w lewo, zachwycali się, jaka The Last of Us Part 2 to jest... Wspaniała historia, kiedy to jest stunning and brave, bo nie dość, że lesbijki, to jeszcze ta cała, Jezu, zapomniałem jej nawet imienia,
ten babochłop taki tam był też, kurwa, jakiś prawie że trans nieomarzy i wszyscy, jakie to było wspaniałe. I ta gra dostała wszystkie nagrody poza jedną, poza nagrodą publiczności, bo to wybierali widzowie i ta nagroda powędrowała do Ghost of Tsushima, bo Tsushimka w 100% na tą nagrodę zasłużyła. Więc tyle na ten temat. Ale większość tych growych nagród też podlega tym kryteriom. Teraz. Cześć, Mononi. Doberek. Ale to pamiętam, że to tak właśnie było. I ja akurat właśnie wtedy Tsushima kupiłem i ogrywałem Ghost of Tsushima i ja po prostu się zachwyciłem tą grą na PS4, nie? Czekam dalej na wersję na PC, żeby pograć. I w zasadzie ona powinna już być niedługo jakoś, ta Tsushimka. Nie pamiętam, ale to jest naprawdę bardzo fajna gra i jest czuć w tej grze ten klimat japoński, a nie pamiętam, zapomniałem, które studio to zrobiło. To nie był Guerrilla Games. Zapomniałem, uciekło mi teraz. Dobra, idźmy z Torem, pomóżmy mu chronić jego krówek. Mamy jednego skorpiona, który atakuje, plus tutaj małe statko do wybicia. Spoko, że... Ciekawe, czy on mi pomoże walczyć w ogóle z tym skorpionem. Odwalmy skorpiona. Dobra, jest git. W kategorii najlepszy desenga, żebyś wiedział. Nie no, Star Citizenik to jest po prostu... To jest osobna liga sama w sobie. A wiecie, teraz... Jeśli chodzi właśnie o przyznawanie tych nagród i tak dalej, to gracze nie pozostawiają suchej nitki. Tak naprawdę widzicie, popatrzmy na to z tej perspektywy. Nie mamy już w zasadzie żadnych takich może nie postronnych, ale każde studio ma jakąś agendę teraz, nie? Już tak, żeby nie wchodzić za bardzo w politykę, ale każde studio ma jakąś agendę i walczę o te kilka punktów, jak oni to nazywają po angielsku, brownie points. Na Twitterze czy wszystkich innych platformach. Zrobimy tak wspaniałe, progresywne, super. Ale nie, też na przykład, bo wiem, że Ubisoft mocno to robi, nie? Ale jak tak ogrywałem Valhalla, no było tam kilka takich dziwnych aspektów w Valhalla, ale nie było to może aż tak nachalne. Ale być może jest to też... ma to związek z odejściem z Ubisoftu tego gościa, który tam w oparach skandalu, który był dyrektorem kreatywnym, który tam w większości odpowiadał właśnie za to, jak wyglądają te gry, które powstawały w Ubisoftie, i on też właśnie odszedł w jakichś tam oparach skandalu związanego z jakąś aferą, no wiecie, perwersja i tak dalej, molestowanie i wszystkie te inne smaczki, na które ludzie na kierowniczych stanowiskach się zazwyczaj porywają. O, i dobra. Zabiliśmy skorpiony. Wracamy do gościa. I tutaj powinno być... Oni już mi uciekli, ale tutaj była ta dwójka tych przygłupów z miasta. Jak się okazuje, oni mają tam rzeźnię, nie? I oni zabijają te krowy. I tutaj prawdopodobnie kiedyś był zrobiony quest, żeby ich przyłapać na gorącym uczynku, bo tutaj leży para takich wydrążonych szczypiec z rad skorpiona. Hollow out and have a straps with a broken buckle at the end. Zasadniczo to były... To się zakładało na ręce i oni ranili to bydło, że niby to robiły rad skorpiony, ale tak naprawdę to oni to robili. No i kilka tych krów zabierali sobie do rzeźni. Czyli próbowali tak jakby upozorować fakt, że to rad skorpiony zabijają torowi bydło, żeby mieli darmową wołowinkę. No, ale skorpiony zabite, tor się cieszy. Ty słyszałeś, że go przyłapali z pizzą z ananasem. To chyba, kurde, nie wiem co gorsze. Box dead, Mumu safe, Thor, thank you.
Dobrze, Thor, pomogliśmy. Zrobiliśmy dobry uczynek. Dobre uczynki są fajne. Zwłaszcza w Falloutie, bo rośnie nam dzięki temu karma. Już klamat mamy accepted. Akceptują mnie w tym mieście. Ale nie będziemy się zatrzymywać. O, dostałem poziom. Będziemy szli za ciosem i zrobimy więcej. Teraz powinienem chyba dostać perka pierwszego. Tak, dostajemy pierwszego perka. I tutaj w zasadzie jest kilka dobrych perków. Jest kilka takich dobrych perków, które warto wybrać na start. Kama Sutra Master. Nie. Pierwszym z nich jest na pewno z gładką gadkę weźmiemy później. Smooth Talker się przyda, bo jeszcze będziemy mieli więcej opcji dialogowych, nawet pomimo wysokiego współczynnika speech, który mamy. Ale Swift Learner. You are indeed a Swift Learner with this perk, as each level gives you an additional 5% bonus whenever you earn this experience points. This is best taken early. To jest jeden z tych pierwszych perków, które się bierze na samym początku gry, żeby zwiększyć sobie ilość otrzymywanego doświadczenia. A drugim jest chyba właśnie Comprehension? Czy to jest Comprehension? To jest nie, bo to jest z czytania książek. Nie, to nie. Bierzemy na razie tego Swift Learnera. Jego można później dodawać, nie? Tam można być na przykład dwa levele tego questa i mamy 10% więcej doświadczenia. Ale dobra, mamy to. Weźmiemy sobie broni palnej tak do 75, speech do 50, steel do 50, troszkę do lockpicka trzeba zabrać. Może outdoormana. Science też trzeba. To na później. Science będzie potrzebny później do hakowania komputerów i tak dalej. Jest kilka takich perków w zasadzie dosyć ważnych. Sprawdźmy, co się tutaj dzieje. Mamy Sulika, właśnie. Sulik to jest pierwszy towarzysz, którego tutaj spotykamy, którego możemy przyłączyć do naszej drużyny. On przede wszystkim specjalizuje się w walce, wręcz napieprza młotkiem. Who's we? The spirits with me, friend. They be all around. Sometimes talk. They talk? Spirits talk, man. Mon. Spirits be everywhere. Travel with we and I. Grumpy Bone do most the talking. Grumpy Bone. Him strong spirit. Much honor carrying him. Ta wielka kość, którą Sulik nosi w nosie, to jest kość jego dziadka. Grumpy Bone. Grumpa. Easier to touch his spirit. That's why he talked the most. Egzotycznie. We and I know many things. Travel from great saltwater to home of biting lizards. Dokładnie. Co kto lubi, wiadomo. Cześć, mi grandpa. Tak, dokładnie. Grumpy Bone. Zapytajmy Sulika, co on tu w ogóle robi. Slavers got our sis. Thought Vic be having information. Couldn't peep him. Got PO'd. Drank like a fish. Spirits of anger and chaos pop out and now we have to pay some coin to make it right. Schlał się, rozjebał bar. Próbuje odpracować. Możemy coś dla niego zrobić. Możemy zapłacić za niego. We all made $350. You're heading south? We'll walk about with you and look for sis. You having $350? I'm having $350. Dokładnie. Każdemu według potrzeb. Ciekawy motyw z Sulikiem i jego siostrą. Mówi, że slaverzy porwali jego siostrę i ruszyli na południe. W tej części gry nie odnajdujemy siostry Sulika. Niestety. Natomiast wiem, że jest. Ona jest w Falloutie Trójce. Gdzieś w Waszyngtonie. Nie pamiętam gdzie, ale jest taka postać, która mówi o swoim bracie Suliku. Z tego co pamiętam. Dobra, masz 350. Yeah,
We be given this tomato, then we be free. Want us to walk by and by? Yep. I mamy Sulika jako pierwszego towarzysza. Ale to nie koniec, mamy inny problem. Maida Buckner, yep, yep, some place to stay. Question. Heard of just enough. Tell me about something else. Chcę ją wypytać o... What's going on? Kurde, chcę ją wypytać o Smiley'a, trapera, który zaginął. Other towns nearby. Local tribes. What about the den? Interesting. Kurde, chyba nie ma... Chyba, że to nie ona. Nie, to nie Maida to daje tego questa. Ona daje tego questa. Kimkolwiek ona jest, zostaw te drzwi. Ardin. Ardin Buckner. Smiley. Właśnie. Quest. Tak. Idziemy szukać Smiley'a. That's too bad. I'd like to help. I'll do my best. Dobra, mamy to. Ten typ z kolei. Whiskey Bob. To nie jest Jimmy Flaszczyka, to jest Whiskey Bob. My name is Foxfire. Nice to meet you. Sure. On chce, żebyśmy mu napełnili... on pędzi bimber na boku, za miastem. Tylko, że tam mu się dopala już trochę w tym. W aparaturze, więc trzeba dołożyć drewna. How can I help you out? Tell me more. Pretty easy. Ok, I'll do it. Idziemy dołożyć paliwa do aparatury. W sensie, no, drewna. Czy wiecie, no kurde, zacier się musi ten. Zacier musi zacząć fermentować. Dobra, mamy tutaj kilka gekonów. Te już są agresywne, nie tak jak w pierwszej wiosce. Te już będą nam skakać do gardła. Wliczając to tutaj takiego jednego złotego gekona na samym końcu miasta, to już jest w ogóle problem. Tu jest drugi złoty gekon, one naprawdę bolą. Tam wydupczy. Znaczy... Możemy mu rozpieprzyć tą aparaturę. Ta dwójka tych sukinsynów, którzy kradli bydło. O, ruszył się. Oni też, jeżeli ja bym poszedł bezpośrednio do nich, to oni mi dają takiego kontrquesta, który mówi: o, widzieliśmy, że gadasz z Whiskey Bobem. Nie chcemy konkurencji, bo my też sami pędzimy bimber, więc idź mu rozpierdolić tą aparaturę. Nie robię tego, nigdy tego nie robię. Dokładnie, to jest szczytny cel, to trzeba... Zdychaj. No i teraz możemy powalczyć, nie? Z tymi gekonami. W ogóle ile mam pestek? To jest ważne. Mam 62. Nie, 62. To są hollow pointy, także na gekony wchodzą jak ta lala. Amunicja grzybkująca, a te są cele są nieopancerzone, więc... Trolololololo. O kurwa, teraz to, żem zmaścił. No, chodź bliżej. Oho, Sulik wyciągnął młotek. Yo! Czy moja broń właśnie wypadła mi z rąk? Ja pierdol. Typie. To jest piękne po prostu. Cześć Nakamura. Tak jest, dzisiaj falucik dwójka. Dzisiaj jest klasycznie. On żyje. To żyje. Sulik. Zabij. Fuck. You. Dobra, Flinta niech tu wraca. Słynny szachista, lol. O, mamy złotego gekona szarżującego. To będzie problem, one bolą. Ale dostał 15. Jeszcze dostał z młotka, dobra, okej. Okay. Czyli sporo mu nabiliśmy tutaj. Ej, 53% trafiłem, dobra. On teraz przyjdzie do mnie. Drapnie chyba? Nie, nie drapnie. To zginie. Patrzcie, dostał już kilka razy. Jest almost dead. Dobij! Dobrze, i za takiego gekona mamy już
135 punktów doświadczenia, także sporo. Do następnego poziomu mamy sporo, bo mamy 6000, mamy dopiero 3800 niecałe. Więc jeszcze nas tutaj długa droga czeka, a mam jeszcze kilka gekonów, którymi się trzeba zająć. Mógłbym tutaj generalnie od biedy wybić je wszystkie, ale czy chcę? Dobra, leży. Idźmy, zróbmy co mamy zrobić i spadajmy stąd. Tutaj mam jeszcze dwa złote gekony na dole. Gdzieś tu były drzwi. Przysiągłbym, że gdzieś tu były drzwi. Może drzwi były od tamtej strony. Tu są drzwi. Wcale nie musiałem tego obiegać. Dzidy laserowej może... Nie, no są, jest broń laserowa to później, ale dzidy nie ma. Ale natomiast wiem, że jest jakiś taki... O, w ogóle flaszka tu jest. Buz. Robimy tak, używamy drewna, boom, 100 punktów doświadczenia, destylarnia napełniona, będzie whisky. I jeszcze, what? Skąd on się tu wziął? Jak się zakamuflował za tymi zasranymi kamieniami? Jeszcze mając go 30 cm obok siebie i 95% szansy na trafienie, nie trafiłem. O, ale się jaszczur złożył. Leży. Nara. Dostał kryta w żołądek. Jeszcze tak się zastanawiam, czy by tych tutaj nie załatwić, ale nie, jeszcze tych złotych gekonów będziemy mieli dosyć po drodze. Jeszcze będziemy nimi żygać za chwilę. Dlaczego będziemy z nimi żygać? Otóż problem wygląda następująco. Smiley poszedł do miejsca, które się nazywa Toxic Caves. Smiley, ten trapper. Tam jest tych gekonów ilość niezliczona. What's going on in town? Bramins, mutilation, tak, to nie. Incredible, talk me about something else. Walking spirits, gigantic rats. Trappers ousted by rats. Tak, szczury, mają problem ze szczurami. To jest dosyć skomplikowany temat, bo to jest więcej, to jest coś więcej niż tylko szczury. Zaraz wam pokażę, co chodzi. Missing people, tell me more. Trader name Vic. Tak, właśnie. Quite a fella. Mm-hmm. Maybe to the den. I teraz wiemy, że Vic prawdopodobnie powędrował do Nory, czyli do den, na południe stąd. Okej, okay, spoko, nie? Goodbye, thank you, bye bye. Dobra, zrobiliśmy to dla gościa, dostaliśmy expa, dostaliśmy kasę. Easy peasy. Teraz pokażę wam coś ciekawego. Bardziej taka ciekawostka tutaj niż cokolwiek innego, ale... Exorcysty Bonera? Co do kurwy? Wchodzimy tu do lasu, a tu robot. Panie! To jest jeden z tych robotów a la Pan Złota Rączka 5000. Właśnie w Falloutie 4 i Falloutie 76 było ich sporo całkiem. A tam mamy rozbite latadło. To jest Vertibird Enklawy rozwalony. Oczywiście na tym etapie gry nie mamy pojęcia, co to jest Enklawa, nie? Ale... Atakuje nas robot. Robot niestety jest uszkodzony bardzo mocno. Także nic nam nie powie. Ale jest warty kilka punktów doświadczenia, więc... Teraz ja się odsunę. Sulik, zrób dla mnie tą przysługę jedną i zacznij atakować tego robota do ciężkiej cholery, zanim zginę. Jaki ciastek wylądował? Gdzie wylądował? Dźwięk jest rozjechany, w sensie co? Znaczy, jest delikatne opóźnienie. Jak ja tutaj ruszam myszką, to widzę, że mam jakieś, no może nie dwie sekundy, ale jedną sekundę. Kamera jest ok, a tu mam grę trochę później. Statkiem się rozbił. Czekajcie, czy ja mam tutaj Discorda? Nie chcę mi się sprawdzać. Najpierw szczyla, potem akcję robi. Jezu. On to nie ma poszanowania dla samego siebie.
Jest, w końcu zaczął napieprzać tym łódkiem, dziękuję. Rozwaliliśmy robota, jest git. A, u ciebie? W sensie to jest jego walkiria, tak? To ma sens. Nie, trochę mi zajęło... Cezaremu, lol, kurwa. Trochę mi zajęło połączenie kropek, ale tak, to jest to. Ej, a Jezu, ja tylko mam szczerą nadzieję, że oni nie wpadną na to, żeby robić jakieś atmosferyczne latanie w Star Citizenie. Tak właśnie do mnie dotarło, nie? Jakby kurwa Krzysiu to zobaczył i bym pomyślał, może sobie zrobimy helikopter w SC, co wy na to? A całe community by było, tak, Krzysiu, sprzedaj nam helikopter za $300, tak, to jest dokładnie to, czego chcemy. Tu jest jeden rozcięty żołnierz enklawy, który miał przy sobie żółtą kartę dostępu, tu jest jeden sfajczony żołnierz enklawy, który miał przy sobie absolutnie nic. I tu mamy rozwalonego Vetribirda, no i to tyle w zasadzie, taka ciekawostka tutaj w lesie leży. Może zamiast cytrynek zmień na Cezarek. Znaczy tak, hakerku, PNG helikoptera, będą dwa JPEG-i, jeden PNG, wszystko w wysokiej rozdzielczości, przynajmniej 1080p, niektóre nawet w 4K, dziękuję, pozdrawiam, yo. 24 punkty życia mi zostały, trzeba się przespać, kupujmy wszystkim po piwie, bo tak, 30 dolców, wiesz dlaczego? Bo chcę mieć dobrą reputację. Barter. Czy ty, jak kliknę na barter, to czy ty tutaj masz może pistolet 10 mm przypadkiem? Nie masz. So, fuck off. No dobra. I need some information. Looking for a job. Thanks. Healing supplies. Let's see what you've got. Może teraz się zmienił asortyment. Nie zmienił się. On czasami potrafi sprzedać pistolet 10 mm, no ale no nie ma, to nie ma. Goodbye. Więc teraz zrobimy taki mały motyw. O, co mi się podoba w Falloutie 2, czego nie było w Falloutie 1, co mnie doprowadzało do pasji. Jeżeli jakiś NPC nas w drugiej części zacina, możemy użyć tej opcji i go przepchnąć do przodu. I wyjść. Jezu, jakie to było, to chyba najlepszy dodatek do tej serii gier ever. My sobie pójdziemy do Nory teraz, od razu. Dlaczego? Ponieważ potrzebuję lepszego ekwipunku, którego tutaj dla mnie nie mają. Więc przejdźmy się szybciutko do Den. Być może nawet po drodze nas ktoś zaatakuje i będziemy sobie w stanie zdobyć ten ekwipunek. Mamy Sulika ze sobą, więc... O, są bandits. Yes, please. No... Cześć, chłopaki. Chcesz 5 złotych? Ktoś tu strzela? Ja pierdolę, gość dostał młotkiem. Widzę, że ci tutaj mają tylko broń białą. Mogą nas tutaj porobić w zasadzie, bo jest ich wielu. I chyba mają całkiem dobry sprzęt. You attack like the little girl. Au. Wstawaj! Fuck! Dostał za dychę. Kurde, sporo. Nie wiem, czy nam się uda. Trochę ich za dużo, ale spróbujmy. Jakim cudem ty żyjesz, gościu? Almost dead. Możesz nie być almost dead, tylko actually dead. To by nam wszystkim ułatwiło życie. Nie, pochlastają mnie. Wprawdzie mam kurtkę skórzaną i mam na tyle amunicji, żeby z nimi walczyć, ale boję się, że mnie jednak porobią. I Sulika mi porobią przede wszystkim. Dobra. Gościu chwycił młotkiem. No, nie widzę tego, pany. Za dużo ich. Czy ja mam jeszcze steampaki, więc będę mógł użyć steampaka. Przewraca tym młotkiem. Dobra, okej, okay, spoko, jest git. Strzelamy. Nie trafiamy. Wchodzimy w inwentarz i robimy tak. Steampak. Mało mi dał ten steampak, szczerze mówiąc. Ten mi dał trochę więcej.
Przeładowujemy. Sulik zginie. Kiepsko. Nie trafiła. Dupa. Sulik zginął, zaraz ja zginę. Piątka to było jednak trochę za dużo. No nic. Spróbujmy jeszcze raz. Czy sprawdzę na wszelki wypadek, czy mam wszystko, czego potrzebowałem. Myślę, że jak już będziemy wracać z ten, to będziemy wracać z dobrym pistoletem, więc... Więc chyba spoko. Albo pójdziemy do Metzgera i ukradniemy Metzgerowi jego dubeltówkę. To nawet będzie jeszcze lepsze. Znowu są bandits. Spróbujmy jeszcze raz. To jest chyba jakiś zafiksowany ten. Strzelimy do... Ale patrzcie, teraz jest ich tylko trójka. Więc typ... dostaje w pierdol. Trzebry. No chodź, no chodź! Come on! Mhm. Dobra, dwóch na mnie, jeden na Sulika. Powinno być spoko. Tylko ty byś, gościu, zaczął trafiać, co? Sobie uwalimy. Zobaczmy, kto jest bardziej... Ten jest severely wounded, co? Odwalimy gościowi tutaj. Organy wewnętrzne. Kroją. Ale w sumie też dużo punktów życia zyskamy podróżując tylko. Tylko trzeba przeżyć tą walkę. Z tym może być różnie. Dobra, gościu tutaj go ładnie sponiewierał. Ty byś już mógł umrzeć. Patrzcie, posłuchał. A, spieprzyłem. No nic, trzeba się wyleczyć. Au. Kurde, dopiero co steampaka wrzachnąłem i co? We feel warm and sleepy now. Co do kurwy spok. Fuck, ona mnie teraz może dziabnąć mocno. Ja pierniczę. Przeżyła, nie wierzę w to. Muszę sobie żachnąć dwa steampaki. Steampaki to są drogie rzeczy na tym etapie gry. Później będę nimi opływał wręcz, ale na chwilę obecną to tak słabo z tymi steampakami. Dobra, on zginie, on musi zginąć już. No come on! Fuck off! Gdzie? Dokąd? Sulik, goń go! No. Dobra, teraz zrabujmy. Ej, spoko, nie? 210 punktów doświadczenia za wybicie ich tutaj. Plus jeszcze w tym namiocie coś może być. Nie ma ucieczki. Nie ma ucieczki. Jest tylko śmierć. Więc myślę, że Gites. No, wiecie, tak jak Wiedźmin. Tu coś jest, jakiś dzbanek. A w dzbanku absolutnie nic. Zawsze takie chciałem. No ale nic, ubiliśmy kilku gnojków. Te włócznie z nich i tak dalej przydadzą mi się na handel tutaj w den. Kawałek. W zasadzie może być środek nocy, chociaż nie, bo oni tam chyba zamykają te sklepy na noc. Chociaż w tej grze nie aż tak bardzo się nie przykładali do tych rzeczy.
Muzyka ma być taka niepokojąca. Później, znaczy w zasadzie ona wszędzie jest taka, w każdej lokacji. Chociaż jest jeden kawałek dobry, ale to będzie później dużo w grze, jak już będziemy mieli samochód. W samochodzie jest absolutnie zajebisty kawałek, leci taka gitarka. Tutaj mamy barbeki, ale dobra, o, tu ktoś kaszle, słuchajcie. Oni przewidzieli przyszłość. W zasadzie to jest przyszłość. Postapokalipsa. I nawet mają koronę. Idziemy do Tubsa. Widzieliście, co ten dzieciak zrobił? Majstrował mi przy kieszeniach. Dlaczego dzieciak majstrował mi przy kieszeniach? Ponieważ te dzieciaki, te małe skurwysyny tutaj w tym mieście kradną. Czasami trzeba odkraść własny ekwipunek. Zobaczmy, czy... Nie, nie zmienił kradni na szczęście. Hej, Bloody Doddy, cześć, cześć! Mówisz sami, że to już po prostu COVID jest. Wpadamy tutaj tylko dosłownie do tego gościa do sklepu. Let's trade. Potrzebuje broni. On ma igla, ale taki Desert Eagle nie specjalnie mnie jara w tej chwili, ale chyba w kurde będę musiał, bo widzę, że nie ma nic innego. Ma niby dziesiątka. Pistolet maszynowy 10 mm, to jest 2500 punktów. 2500 dolarów. Nie mam tyle, nie mam takich pieniędzy. Prawdę mówiąc, jest jedna rzecz, którą można tutaj zrobić. Taka trochę niepopularna, ale z drugiej strony nie ma aż tak wielkich konsekwencji. Czasami ma Magnuma i Shotguna, to prawda. Ja też go zawsze zabijałem, tak. I tak też zrobimy, tylko najpierw zrobimy dwie rzeczy. Bo i tak jeszcze mamy rzeczy w klamat do zrobienia, ale po prostu wpadłem tutaj po lepszy sprzęt. Więc co zrobimy? Pójdziemy do Metzgera. Pójdziemy pogadać z Metzgerem, znajdziemy Vika w ogóle, ogólnie, nie? Jak tu buy some slaves, talk with Metzger. Okej, okay, bye. Powiedzieliśmy, że chcemy kupić niewolników, co jest oczywiście nieprawdą, ale po prostu zrobiliśmy to, bo chcieliśmy wejść do tego pokoju. I Metzger od razu, what the fuck do you want? Gość przychodzi od razu do rzeczy. This is Slaver's Guide, not some safe house for you fucking jetheads. About Vic. Tak, mamy Vika w pokoju obok. Can I see him? What for? Why are you keeping him? That little fuck. I teraz słuchajcie, bo teraz Metzger jest ogólnie wjebnięty, więc on się wygada w ogóle, co tu zawsze. Tak, tutaj są dolce, nie kapsle, ale... Miałem powiedzieć, że kapsle też są, ale nie, tutaj są tylko dolary takie, bo to ta gra już jest kilkadziesiąt, czy nie, nawet kilkaset lat później, po pierwszej części? Kilkadziesiąt. Przynajmniej kilkadziesiąt lat później. Kilkadziesiąt, bo przecież Tandy jeszcze żyje, więc to jest i parę innych osób, więc to jest kilkadziesiąt lat od pierwszej, więc mają już... Monety, chyba 80, no. Mówisz, że cytrynku spadasz. No to do zobaczenia, dobranoc, nie? Grunt, żebyś w piątek był na Zomboida, bo to ważne. Mówisz, że są kapsle. Gdzieś właśnie mi się kojarzy, że widziałem kapsle jako item w grze. Oczywiście one nie są jakoś bardzo popularną tutaj walutą, ale wiem, że gdzieś je widziałem. Natomiast ciekawie to rozwiązali w Fallout Tactics, bo w Fallout Tactics miało się dolary, w Fallout Tactics grało się Bractwem Stali, tam miało się normalnie dolary do handlu wewnątrz Bractwa i miało się kapsle do handlowania właśnie na pustkowiach. A, quest do poszukiwania skarbów. Haha. Hej, Epion, dobry wieczór. To jest ciekawe, bo dużo ludzi wpada tutaj po prostu dzisiaj na streama i mówi, o, jedna z moich ulubionych gier. I słusznie, bo to jest jedna z naszych ulubionych gier. To jest niesamowity tytuł, ponadczasowy. Tytuł, który jakoby prześcignął własną tą. Jest to tak o kilka dekad za wcześnie nawet wydany, można powiedzieć. Nie, to był dobry tytuł wtedy, kiedy wyszedł. To jest jedna z tych gier, dzięki których na przykład ja osobiście nauczyłem się angielskiego. Bo miałem tę grę po angielsku, w ogóle tam spolszczenia żadnego nie było i trzeba było się uczyć tego wszystkiego. Więc siedział człowiek, grał w Fallouta, chciał rozumieć, co do niego te NPC mówią, co ma zrobić w danym queście, więc siedziałem ze słownikiem i próbowałem połączyć kropki... tak jakby zrozumieć, co ta gra próbuje mi powiedzieć. I to ja bardzo dużo serii Fallout zawdzięczam tak naprawdę tym pierwszym Falloutom.
Okej, dzięki, nara, yo, dobra, nieważne, pogadam się z Wikiem za chwilę, ale ja tutaj przyszedłem w celu rabunkowym, tak naprawdę. Bo kto gra w Fallouta 2, to wie, że Metzger. Metzger ma przy sobie dwururkę i... No boję do niej. A jako, że ja potrafię kraść, potrafię dobrze kraść, najpierw ukradnę to, a potem jeszcze mu steampack zapierdolę. Dlaczego? Bo mogę. O, ej, Bloodlines też był dobry. Pamiętam, że z Maskaradą chyba zacząłem z Redemption, coś mi się... Chyba to była pierwsza, którą grałem. Ale też... No tak, Maskarada była spoko, ale też lubiłem serię Legacy of Kain. Soul Rivera i tak dalej. To też były dobre gierki. Gościu za nim na lewo ma psycho. To było spoko, bo akurat psycho to jest chyba jeden z najlepszych specyfików tutaj w tej gierce. Nie tym razem. Chyba, że to ten tutaj. Nope. Chyba, że tu co jeszcze może siedzi? Nie. Oni pamiętam, kurde, w ogóle tu jest coś tu się pozmieniało, bo ja pamiętam, że oni mieli amunicję 10 mm ogólnie. Dobra, zobaczmy co tutaj mają. Wiesz, to też może być tak, że... To jest któryś taka wersja gry, że oni mogą tego nie mieć, nie? Dobra, nieważne, zbieram co mogę. Robisz to podejście do Atom RPG, jest to super, to daj znać, jak w ogóle ci się to podoba. Ten ma psycho, dobra. Znalezione. Mamy to. Ten, który Wika pilnował, miał psychotropki. Psycho, dobra rzecz. A ten ma nuka kole, o. Okej. Dobra, no nieważne. Bardziej mi martwi, że nie mają tej amunicji. About Vic. Can you open the door? Dobra, i teraz tak. Ja zabrałem to radio. Powiedzcie mi, że zabrałem to radio. Mam to radio, dobra. Yo, bitch. Here to get you out. Radio. Auto to Metzger. Gościu naprawił radio. Właśnie steel. No to pokażę moją postać w zasadzie. Mamy small guns, steel i speech. Czyli jesteśmy wygadani. Potrafimy coś ukraść, a jak nie wyjdzie, to potrafimy kogoś odwalić. Tylko, że mówię, dodatkowo ja gram postacią, która nie celuje, bo mam fast shota, nie? Więc generalnie tutaj stawiam na bardzo wysokie agility, mam 10 punktów agility, czyli z tak wysokim agility jestem w stanie bardzo dużo strzałów podczas... Z wysokim agility i z tym straightem fast shota jesteś w stanie oddać bardzo wiele strzałów podczas jednej rundy. Czasami nawet po 3. No, to jest bardzo dobry build, bardzo solidny build, bardzo go lubię. Ci może mają te naboje, znaczy nie będę ich tutaj wszystkie ukradał, bo nie ma czasu, trzeba wrócić do klamat i skończyć questy, ale chciałem sprawdzić, czy przypadkiem... No oni mają naboje, no, oh fuck. I po okradzeniu całej zasranej gildii, ten jeden ostatni złapał mnie na tym, że mu wyciągam naboje z... O! Proszę, proszę. Gościu, wyluzuj. Dawaj, kurwa, te naboje. No. Dziękuję. Także tym miastem zajmiemy się później. Najpierw zrobimy tak. Czy w zasadzie weźmiemy obie te. Weźmiemy shotgun, weźmiemy muszkiet. Możemy jeszcze, że tak powiem, zwiększyć wartość naszego ekwipunku. Tutaj jest gang. Takie trzy gangusy. Okay, man, I'm Joey. What are you doing on my turf? Your turf? I don't think so. Nobody talks to me like that. I just did. You do anything more than talk? I... Dlaczego on ucieka? What the fuck? Myślałem, że będą walczyć. Mieliście walczyć.
To mi się podoba właśnie, bo ten build potrafisz z dwururki oddać na rundę dwa strzały i jeszcze ją przeładować, nie? 10 agility, 8 percepcji, 8 percepcji, żeby wziąć potem z perka sniper. Właśnie nad to też rozważam. To też rozważam. Wziąłem 7 percepcji. Nie wiem, trochę zasłaniam kamerą, ale wziąłem 7 percepcji, żeby potem może właśnie dobić sobie 8 punkt na którymś tym. I albo jakimś implantem może i też sobie wziąć właśnie snajpera potem ten, ale zobaczymy jeszcze, nie? Opcje są. Mówi, że to jest jogging. Och, chuju złoty. Ojej, no i wziął i umarł, no i co? Problem jest taki, że on tam leży w miejscu, gdzie ja go chyba nie wylutuję. A to zaraz to sprawdzimy. Zabij! Patrz, wszyscy nagle kurwa jogging uprawiają w tej grze. No, po lucie, nie? Bo tak właśnie mi się wydaje, że tam nie wejdę. Dobra, to jest ten jeden loot, który ja potrzebuję. Czekaj, weźmiemy, spróbujemy. Nie, nie da rady. Dobra, załadujmy, spróbujmy jeszcze raz. Tylko żebyś mi gnoju nie uciekał. Żebyś mi gnoju nie uciekał. Full stop. Dobra, zaczniemy od niego, bo on ma niestety broń palną. W sumie nie mnie przeładowuj, tylko... Pan z Torunia zbiera. Zostawił Maybacha, po czym wziął i umarł. No przecież to się dzieje. To się dzieje non-stop. Czy nie, tamten to zostawił dwa Volkswageny. No a potem wziął i umarł, no. Ojej. Przepraszam. Że wcale mi nie jest przykro, ale... Ej, ten też ma pukawkę. Chyba to ty się zajmij tą dzidowniczką. Jak nią miota, kurwa. Gdzie? Czekaj, to ja pomogę. Yo, boy. Gdzie? Gdzie? Czy się odwalimy go z tego muszkietu? Wow. Kiepsko. Trzeba podejść. Przestań uciekać. Chcę cię zabić. Nie. No dobra, podejdę bliżej. Powinienem go stąd zabić. O i kur... Możesz przestać. No. Cieszę się, że się dogadaliśmy. Questa z duchem, ale musiałem poczekać do... nocy. Zaraz. Czy on nie ma... Nie, to ten ma właśnie... loket. No bo skoro już robimy tego, to by się właśnie przydał... wisiorek. Co nie możemy poczekać do nocy, nie ma problemu. Rozładujemy sobie jeden pistolet, sobie rozładujemy, drugi sobie weźmiemy, bo bardziej mi zależy jednak na tym pistolecie 10 mm właśnie. Aha, ktoś tu miał... Fuck. Boom. Mamy trochę amunicji apeków, ale ja nie chcę apeków. Przeciwpancerne później. Normalnie FMJ-ki ładujemy i... W sumie łopatę mam, mogę ją zakopać od razu. Ma to sens. Jest taki quest, że te gnojki ogólnie zabiły taką dziewczynę tutaj w tym mieście. Tutaj jest jej wisiorek, Anna. Anna z Golden Locket. Że możemy w sumie włączyć magiczny zegar i poczekać do północy. Mamy północ. No i co? Jest i duch. Oto i ona. Nie pamiętam, który grób był jej, ale znajdziemy. My locket, give it to me. Okej. Okay. Goodbye. Cześć, Aderys. I mamy jej szczątki. Mamy panią Anię w worku. Dobrze, a w ogóle chyba coś jeszcze jest. Z tego co pamiętam. Aha, jest łopata, jakbym nie miał łopaty swojej. Dobra, okej. Okay. Także, koko, koko, łopata zawsze spoko. Dobra, idziemy ją zakopać. Bo tak jak Bloody Doddy mówi, to jest jednak parę punktów doświadczenia. Muszę teraz po ciemku znaleźć jej grób.
Anna. Tutaj w ogóle w tych grobach jest dużo fajnego lootu, ale nie warto ich rozkopywać, bo dostajemy negatywnego perka, który się nazywa Grave Digger. Nie Grave Digger, Grave Robber. John Doe. Ellen Such. Tamara Winslow. O, to tutaj. Winslow. Anna Winslow. To jest grób. Tak, to jest grób, który nas interesuje. Gdzie moja łopata? Yeah, boy. Mamy to. Wrzucamy kości. Wrzuciliśmy kości. Dobra, zakopujemy. Niech spoczywa w pokoju. Amen. Level up! 600 punktów doświadczenia. Ładnie, bardzo ładnie. Bierzemy więcej broni. Dobijmy teraz tak do 85%. Trochę steela. Trochę tego. I teraz tak, za 2 punkty w outdoors. Za 2 punkty w lockpick. 1 punkt w science. Czy coś jeszcze będę potrzebował później? Chyba nie. Jeszcze tak już przyszłościowo myślę. A repair jeszcze się przyda, cholera. Chociaż nie, do repair będę miał Vika w drużynie w zasadzie. On będzie naprawiał rzeczy. Hej, Rzezok. Tak jest. Proszę pana, Fallout 2 dzisiaj na tapecie. Także bardzo klasycznie. Nie. Bardzo klasycznie. Chyba odwalę tego sklepikarza, bo już mam sprzęt na to. Ale... w sumie nie muszę na razie. Mam tutaj te pistolety 10 mm. Cholera, nie wiem, zastanawiam się. Nie no, zabijmy go. To nie daje żadnej negatywnej reputacji, a tak naprawdę sporo sprzętu idzie dostać z gościa. Kurwa, dźwięk się zepsuł. Ale jaja. A nie, jednak nie. To jest wersja. Nie pamiętam, jaka to jest wersja, ale to jest po prostu ta steamowa wersja. Czytaj najnowsza z dostępnych. Ta, którą... ona jest już tak popatchowana, że działa na nowszych systemach. To jest ta w pełni kompatybilna i tak dalej, i tak dalej. Ona ma dosyć ciekawe opcje. Czekajcie, tutaj już można... ktoś jeszcze chce się bić? Ty, gościu jeden jeszcze się chce bić. Co ty? Czy ty ochujał? Zazwyczaj to tylko sklepika szwikał. Grubasie. Boję się, że całe miasto się teraz na mnie rzuci. Fuck. Już? Koniec? Dziękuję. To jest ta opcja, która ma na przykład właśnie... ja teraz tego nie pokażę ci, bo musiałbym wyjść do menu. Ale to jest ta najnowsza z tego. O, modów to była cała masa. Proszę pana. O, ta Magetta. Spoko w sumie. Na Gogu była w paku 1.2, a później wycofali. Nawet nie wiedziałem, że taką paczkę ten... Że to było oficjalnie jako paczka wrzucone gdzieś. No i to im się podoba. Take all. Mamy kolejną kurtkę. W zasadzie ja muszę... Culik, coś muszę sprawdzić. Culik, jak tam wygląda twój combat control? Właśnie ty pancerza nie używasz. Czy ty ochujał, człowieku? Okej. No jeszcze mu damy... wiecie co, damy mu jakiegoś steampaka, chociaż jednego. Teoretycznie on twierdzi, że on sobie bardzo dobrze radzi z pistoletami. Nie. Stajesz przy młotku i mnie nawet nie dyskutuj ze mną, nie? Także zrobimy tak. No i mamy teraz całą masę różnych pukawek. Skoro mamy całą masę różnych pukawek, chodźmy do drugiego kupca. Nie, to jest okej. Okay. Nie, już mi akurat nie stawiają się, widzę. Bo by się już tam te laski stawiały w środku. Tu mamy jednego typa w przejściu. Yeah, baby. Fuck. Boję się, żeby mnie nie okradła. Raz tylko jeden widziałem, że faktycznie ten steel zadziałał. I ten gówniak mi ukradł dosłownie karabin, który trzymałem w rękach. Nie dość powiedzieć, że nie byłem zadowolony z tego faktu. What the f... To jest wspaniały kupiec. Wchodzisz do gościa do sklepu. What the fuck do you want? Rzeczowo.
Wszyscy są bardzo mili ogólnie tutaj w tym mieście, jak zauważyliście. Tak, tak, tak. Let's talk about something else. Trade. Za free rozdawali. Nie dogadali się z prawami autorskimi. Kto złapał, ten miał, później znikło ze sklepu. Popatrz, popatrz. To ciekawe, ciekawe rzeczy. Więc tak, jest... To zostaje, bo to jest warte dużo pieniędzy. To idzie. Nie, to nie idzie. To ma w sobie pociski. Wyładuj. Młotka nie potrzebuje, Sulik ma swój młotek. Trzeba tak rozładować obydwa diegle. Digle. Jednego digleta sprzedamy. Już jest 920. Robi się powoli kasa. Wygrzew sobie zostawię. Jety. 12 jetów. W zasadzie mógłbym te jety też pchnąć, ale... Muszkiet się pchnie. Amunicję przeciwpancerną bardzo rzadko używam. Ona jest chyba zbagowana w tej grze w jakiś taki czy inny sposób, że nie do końca działa tak, jak powinna. Ogólnie gościu tutaj ma hunting rifle, ale czy ja chcę te pociski? Bardziej mi zależy na tym. I na amunicji do tego. 1700, okej, okay, dobra. Jakoś damy radę, nie? Ponieważ magnum w tej grze jest niesamowity. No, to jest Nora, to prawda, to dokładnie, nie? Wszystko tutaj się zgadza, że tak powiem. Z logicznego punktu widzenia wszyscy są chujami, wszyscy ćpają. To jest pomyślane. I te proszki lecznicze, ich też ich nie używam nigdy. Dobra, zobaczmy, co jeszcze możemy tutaj wykręcić. Ajajaj. Ile za to? Uff. Na razie wystarczy kurtka. Potrzebuję amunicji w zasadzie i potrzebuję kilka backshotów jeszcze. Dobra, weźmiemy... W zasadzie powinienem podjąć jakieś decyzje, bo nie chcę mi się za bardzo ruszać kasy swojej. Owoce? Tak ich nie jem nigdy. Dobra, brakuje mi czterech, to cztery jeszcze mogę oddać. Offer! A właśnie, buz. Buz też mogę sprzedać. Dobra, zróbmy tego deala, którego robimy teraz. I teraz sprzedamy jeszcze do tego, żeby mi się już nie pomieszało, sprzedamy do tego całą tą gorzałę i nuka kole i browary. A i te karty, nie wiem, czy karty, coś było z tym tragic cards? Ja sobie to zostawię na razie, bo coś, jakiś chyba quest był z tym. 12 jetów, tu można sprzedać wszystkie, może ze 2, ze 3 zostawię. Jety bardzo fajnie działają właśnie w Falloutie 4 i Falloutie 76. Wasza w Falloutie 4, one spowalniają czas, z tego co pamiętam. Że dosłownie zażywamy jeta i mamy slow-mo. I tam można było bardzo fajne kombosy robić. Kurtki skórzanej nie potrzebuję. Chociaż nie, kurtka skórzaną zostawimy dla Vika. Kupiliśmy Magnuma, więc może sprzedamy Desert Eagle'a. Tak zrobimy. Tylko czy on tu ma jeszcze coś, co mnie interesuje? Na pewno coś ma. Otóż nie ma. Lul. Oddawaj to. Wszystko oddawaj. 54, nawet nie masz tyle. Fuck it. Idziemy stąd. Musimy skończyć klamat. Musimy uratować Smiley'a. Zabić szczury. Steampaki miał, no. Ale czekaj, ile mam steampaków? 5. Na razie stykniem. Będziemy wyrywać na bieżąco. To na pewno. Shotgun na razie niech zostanie. Mamy 23 tutaj slagi. Znaczy slagi, to są backshoty w zasadzie. I to było git. A potem się przerzucimy na submachine gun 10 mm. Bo on z bliska zwłaszcza robi naprawdę kolosalny wpierdol serią. Ale dobra, do Den jeszcze wrócimy, bo tutaj mamy dużo questów do zrobienia, natomiast musimy skończyć klamat. Kurwa, stój. Zapisz grę. Zapisz na quick save, zapisz na normalnym save. Jeszcze raz zapisz na quick save. Nie lubię, żeby mi się, jak mi się save'y koruptują. Jeden gościu w Gecko. Tak, w Gecko jest taki ghoul, który...
też gra w karty, on nie kolekcjonuje. I traperzy. Macie coś na sprzedaż? Elo? Yo! What do you have? Next time, bye. Nie, no ja nie potrzebuję skór z gekonów, no bez jaj. I on nam chyba może pograć z tobą nawet w te karty. Coś tam. Ale faktycznie, tak jest, jest taki MPC. Se to karty zostawię na razie. W Klamat mamy kilka ważnych rzeczy do wzięcia. Między innymi mamy moduł oszczędzający paliwo do samochodu, którym później będziemy się wozić. Można tutaj jeszcze na Trapping Grounds trochę expa zdobyć z tych pozostałych gekonów. Ile nam expa brakuje w ogóle? 10 tysięcy, mamy 6,5. Nie, to nawet nie warto tego wybijać. Musimy dalej pchnąć fabułę do przodu. Więc idziemy do części szczurowej. Nie tu, kurde. Szczury były, gdzie one były? One były tutaj. Do pracy mówisz. Powodzenia. Aha, no tak, mówię, że jesteś w pracy. 4 godzinki. Zleci. Powodzenia. Na pewno zanim się obejrzysz. Będzie git. Mom says I talk too much. Your mom is right, bitch. Tu ogólnie jacyś traperzy są. Can I join your tribe? Sure. O, możesz. I ten klucz, który mamy od tego pieska, którego nakarmiliśmy. Tutaj generalnie mogę pogadać z tym burmistrzem i rozwiązać jego problem szurów. Coś tu było. Rats. Tak, tell me something else. Goodbye. I tutaj to w zasadzie tyle, nie? Te drzwi tutaj są zamknięte, bo to są drzwi, które oddzielają ich od szczurów, więc my po prostu użyjemy tego klucza naszego. Kurwa, Fox. Ogarnij ADHD, proszę. Kluczyk. Boom. Jeżeli mówisz o wysadzaniu wychodka w powietrze Epion, to jest tutaj, w tej części. To jest w Modok, zdaje się. Gdzie sracz ma tak duże stężenie metanu, że jak rzucamy bombę do środka, to wylatuje w powietrze i leci fontanna sraki na całą wioskę i okolice, pokrywając dachy i wszystko gównem. Fajny quest. Tam się później znajdowało chyba zegarek dla tego gościa. Któregoś. Dobra, otwarliśmy sobie drzwi. Idziemy zapolować na szczury. For the record, nie chce mi się. W zasadzie nie będziemy tutaj marnować amunicji lepszej na te szczury. Tak naprawdę, weźmiemy sobie stary, dobry 10 mm. I po prostu tym to załatwimy, bo jeszcze tutaj znajdę amunicję, z tego co pamiętam. Oraz gumiaki. Ponieważ gumiaki są ważne w życiu. Więc tak, mamy szafki. Tu nic nie ma, ale w tych metalowych już coś będzie. Gumowce sztuk 1. 10 mm. Gumowce sztuk 2. Jedne będą dla Sulika. Jedne będą dla mnie. Tuż gumowce będą nam potrzebne w Toxic Caves, tam gdzie będziemy ratowali Smiley'a. Mając gumowce na nogach, nie straszne nam zielone gówno. Żrące, kwas w sensie. Chodź pan, panie Sulik. Szczur! Wiesz co? Pierdalaj. Idziemy dalej. No i... Co mnie podgryzają te skurczybyki? Po prostu przeciskamy się przez to, nie? Wbiegamy, sprzedajemy kulkę każdemu czurowi, jakiego spotkamy. I
tak jest dużo szybciej, w sensie iść najpierw do den, dostać dobrą pukawkę i trochę amunicji i po prostu przestrzelić się przez te szczury, bo normalnie to ja tutaj po prostu walczyłem z nimi wręcz. Nawet nie używałem żadnej dzidy ani niczego takiego, tylko po prostu wchodziłem to i kopałem te szczury, aż zdechły. Aż doszedłem do tego w zasadzie, co kręci tym biznesem. Nazywa się Bogiem Szczurów. To jest Rat God, czy jakoś tak. On jest już taki dosyć tough. Aha, jeszcze takie duże, włochate molraty tutaj chodzą. Kretoszczury. W podziemiach. One też są takie dosyć, no, twardsze, nazwijmy to. Natomiast te wszystkie szczurki tutaj małe, to niech się pałują, nie? Ale wiecie, tu wpadnie 25, tu wpadnie 25. Więc za zabicie wszystkich tych szczurów, jak się tak sumuje całe to gówno, to wpada trochę punktów doświadczenia, nie? Czekajcie, podejdziemy bliżej. Tu 50, tu mam 50. O, nie trafiłem. Lul. Ile tam mam procent? Za mało. Nieważne. Wszystko zabite. Tu gdzieś leżał koleś. Jestem prawie pewien, że gdzieś tu leży trup. O, jest, leży. Ale nie, on nie miał nic faktycznie. No i mamy zejście na dół. No co na dole? Jakaś taka stara pseudokopalnia. O, i oczywiście więcej szczurów. I tak. Nie zauważyłem gnoja. Tu leży łom. Leży też masa kamyków, ale no... Po co mi kamyki, to nie bardzo, nie znajduję zastosowania dla nich. Tu coś mamy jeszcze. Tu gdzieś była bomba, z tego co pamiętam. Nie C4, tylko normalny taki dynamit legitny do wysadzania, jak to w kopalniach bywa, nie? No, mamy więcej 10 mm. Wspaniale. Zawsze się zastanawiałem, czy ta broń to ma magazynek wkładany w rękojeść, czy rewolwer. Bo jak popatrzymy tak naprawdę na design tej broni, to ona tutaj ma bębenek taki rewolwerowy, nie? Więc chyba jest to legitny rewolwer. Ale jak na legitny rewolwer, mieści się w nim 10 pestek? To jest dopiero dziwne. Chyba 10. Czekajcie, ile? 12 nawet. Który rewolwer ma 12 miejsca na 12 nabojów? Bez jaj. To jest dopiero dziwne. No, ciesz się, że nie rewolwer shotgun. Nie wiem, czy ktoś z was pozostałych tutaj pogrywa w Tarkowa, ale ostatnio mieliśmy wipe w Tarkowie, no i nowy patch wszedł, no i właśnie w tym patchu dodano bardzo interesujący koncept broni, mianowicie koncept, to no nie jest koncept, to są legitne spluwy, które faktycznie istnieją, ale wprowadzili shotguny rewolwerowe. Bęben na 5 buckshotów i... bo tak. Okej, okay. Kim jestem, żeby oceniać? Czy mam tu jeszcze jakieś szczury w tej sekcji? Nie, tutaj już wybiliśmy absolutnie wszystko. Następny szczur... Tu jest jeden szczur i tam coś leży, chyba nóż. Jakiś, kurde, jakiś trup. Pancor Jackhammer to nie jest rewolwer. Bo to jest bardziej strzelba automatyczna, która tylko ma bębenkowy magazyn. I to jest legitna broń. Została tylko jedna sztuka Pancora działająca, która się ustała na świecie faktycznie. Bo generalnie to miał być projekt automatycznej strzelby dla wojska amerykańskiego, ale niestety nie poszło im to tak jak trzeba, bo się okazał Pancor za ciężki, więc nie kupili go Amerykanie dla swojego wojska. Broń ważyła strasznie dużo,
Także o, faktycznie ostał się jeden i to jest normalnie automatyczna strzelba, tak jak mamy te wszystkie automatyczne shotguny tym, tylko że on ma właśnie bębenkowy magazynek i jest w systemie ballpup, czyli mamy go podpinanego z tyłu za rękojeścią. Dosyć ciekawy koncept, niestety no nie przyjął się, ale stała się to ikoniczna za sprawą pierwszego Max Payne'a, bo w pierwszym Max Payne miał właśnie Pancora w sobie jako tą ostateczną strzelbę na najwyższym tierze. Broń tak jakby przeszła do popkultury i właśnie tak się zakorzeniła w tych grach komputerowych. Chociaż nie, chyba jeszcze przed Max Payne'em gdzieś tam wcześniej tego Pancora pamiętam. A że ponieważ wódka to też, to fakt. Ale z tego co pamiętam, czekaj, to jest jeden shotgun. Bębenkowy, ale to chyba nie jest jedyny. Nie wiem czy Cavs, nie, Cavs ma zwykły magazynek. Też jest w systemie ballpup, ale ma magazynek z zwykłego banana tak zwanego. To tam nie ma bębenka. Fuck you. And you. Rzekłem. No i tak tu 25, tu 50, tu 25, tu 50 i już mamy 7300. Jakoś lecą te levele. Czekajcie, czemu ja tutaj, co ja tu miałem zrobić jeszcze? Nic. Shotgun z magiem za kolbą. No, one się zdarzają. One się zdarzają, ale chyba najgłupszy shotgun, jaki widziałem, to jest ten, który jest... Nie chcę zmaścić teraz, a chyba w Team Fortress? Gdzie ma... bębenek z przodu? W sensie... Masz normalnego shotguna, jeszcze nasza postać ładuje normalnie backshoty tam od spodu, ale na samym przodzie lufy jest jeszcze bębenek doczepiony, który nie spełnia absolutnie żadnej funkcji. To było też takie... Takie mocne what the fuck. Tak, w Falloutie 3 i w Falloutie 4 nawet był taki. Wiesz, nie, w Falloutie 4 chyba to był legitny, taki normalny, coś co wyglądało a la Pepesza i miał ten bębenek podpinany tam, gdzie magazynek powinien się znajdować. Ale było, a może w Trójce też był taki dziwny właśnie jakiś koncept nienormalny? Nie wiem. Oni czasami tak od czapy podchodzą do projektowania tej broni, a czy też z drugiej strony nie ma się co czepiać, nie? Bo jeżeli mówimy o broni, jeżeli gra nie jest w żaden sposób imersyjna, jest to faktycznie fikcja literacka, no to tam mogą sobie projektować co chcą, nie? Ale gorzej jak gra twierdzi, że jest historyczna i jest, twierdzi, że ma jakąś tam imersję w sobie, a potem twórcy dają ci broń, która nawet nie powinna działać, ale dostał kryta w mózg. Tak, Retro Future, dokładnie. To jak wiesz, są różne te Retro Future, wszelkiego rodzaju steampunki, cyberpunki i innego rodzaju punki, no to nie ma problemu, nie? Coś takiego jak najbardziej ma prawo zadziałać. Coś było. Czy tu jest jakiś szczur? Nie. Tu gdzieś było właśnie to wyjście po ten samochód. Idziemy sobie regulator paliwa znaleźć. Bo... Fallout, to co to jest Fallout? Fallout to jest Atom Punk, nie? Atom Punk to też jest ogólnie dosyć ciekawy trend w popkulturze, gdzie właśnie próbuje opiewać, taktować o tym, jakby wyglądało nasze społeczeństwo, gdyby właśnie, tak jak tutaj w Falloutie, bardziej poszło wszystko w napędzanie, w przemysł atomowy. Gdzie tutaj samochody nawet miały małe reaktory wbudowane. Był projekt, to było właśnie w tych latach, w których teoretycznie wydarzyła się ta trzecia wojna światowa. Pamiętam, że Amerykanie właśnie, kiedy jeszcze ten amerykański sen faktycznie istniał i trwał, oni próbowali chyba Forda, nie, to nie był Ford Proton, tylko to był Ford Atom? Ford coś takiego, nie? I oni próbowali faktycznie zbudować samochód napędzany atomowo. Nawet były pierwsze koncepty, prototypy. I kurwa, że to nie wypaliło. No nie dziwię się po części, że nie wypaliło, ale... Ale wtedy materiały rozszczepialne były na topie. No kurwa, znajdź go w końcu.
O, sam się znalazł. Idzie do mnie. Fuck. Giń. Dobra, tu coś mamy. Szafeczka, w szafeczce będą naboje, z tego co pamiętam. Dokładnie, jak doktorek... Nie, nie było nabojów, ale były steampaki. Doktorek DeLoriana na Pluton zrobił to... Każdy da radę. Kurwa! Te kretoszczury tutaj już konkretnie podgryzają, sukinsyny. No nic, dobra. Lecimy dalej. Spróbujemy jeszcze tego... Ile mamy czasu? Myślę, że jeszcze tego questa skończymy. Zabijemy boga wszystkich szczurów. Jeboj! Tutaj są ogólnie już szczury i zmutowane kretoszczury i cholera wie co jeszcze. O, ktoś tu chyba do nas przyjdzie. Nie, wycofał się. Dokładnie. Tak masz zrobić, masz uciekać. Czy tu jeszcze było coś do podniesienia? Nie pamiętam właśnie. Tam coś chyba leży. Sprawdzę wszystkie te odnogi, bo... Raz, że to exp. Tu coś jest. Co to jest? Rozwalony robot. Nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy tu są. A tu coś jeszcze leży. Tool. O, znaleźliśmy kombinerki. W sumie dobry temat, bo one się później przydadzą. Jest quest w Vault City, do którego się nam przydadzą narzędzia. Daj. Baj. Coś jeszcze? Fanty? Nie? Okej. Sulik, nie przydajesz mi się za bardzo na razie, wiesz? Nie, Sulik jest dobry zabijaka, zwłaszcza później, jak się mu da dobry pancerz. Później już w takim, nazwijmy to endgame'ie, można mu zapodać bardzo fajny wspomagany młot. A, ja już wiem w czym jest problem. Te drzwi są zamknięte. A ja nie mam lockpicka na tyle, żeby to otworzyć. Lockpick jest na dwójce, tak? Tak. Tak, nie wynaleźli tranzystorów, nie wynaleźli mikroprocesorów, także wszystko było na lampach i dlatego właśnie na przykład Pip-Boye, te komputery naręczne były tak ogromne, bo to były lampowe komputery, ale były zasilane atomowo, nie? Więc działały zawsze, na zawsze, nie? Odpalało się takiego Pip-Boya, Loki's jumped, zjebałem, może dam radę go przestrzelić? This doesn't even put a scratch on the door. No to... Nie wiem. Womanizer, swing. That's a nope. No to mamy problem. Dobra, wiem co muszę zrobić. Muszę po prostu bombę znaleźć. Gdzieś tu był dynamit. No właśnie, aha, użyj. W sensie tak, zamiast napieprzać łomem, mogę go użyć. Masz rację. Ale też mi się wydaje, że nie mam na tyle siły. Dużo jest potrzebne. This does nothing. Jak to this does nothing? Nie, dobra. Gdzieś tutaj są jakieś laski dynamitu, pamiętam, tylko muszę je znaleźć. Tutaj? Nope. One są chyba piętro niżej. No nic, no wrócimy tu. Daleko nie mamy. Faktycznie ta muzyka jest trochę niepokojąca, jak tak patrzę na to z perspektywy lat. Ale to chyba miała taka być. To bardzo tak działało na wyobraźnię ta gra. Nie, tutaj już patrzyliśmy. Jeszcze zdecydowanie muszę przyznać, że byłem za młody, jak w to grałem pierwszy raz. Jest i on. Szczurzy bug. Ej, nie ma bomby. Co jest do kurwy? Może była ta bomba właśnie w którymś tym. No nic. Idziemy walczyć. Dobra. Tu jestem. Come get me.
Haha. Ktoś jeszcze? Przyjdzie szczurek? Idzie. Dobra. Przerzucamy się na szybkości na Magnuma. Trafiłem tylko dwa razy. Hungry, hungry. King, kill, kill. Taki jesteś twardy. Sulik! No i to tyle, jeśli chodzi o szczurzego bożyszcza. Mamy to. 370 punktów. On tu coś jeszcze miał. W tej swojej kupie śmieci. No i dobra. Teraz musimy znaleźć bombę. A może tu nic nie miał? Mówisz, hakerku. W takim razie trzymaj się. Dziękuję bardzo, że byłeś. A w ogóle od razu was zaproszę tutaj do pana Ciastka na jego jutrzejsze streamy. Także jutro, chyba w tym tygodniu jest wszędzie Star Citizen. Coś mi się wydaje, ale nie sprawdzałem. Także do tego pana jak najbardziej zapraszam. Dzisiaj jest wtorek, więc jutro będzie streamował. Nie wiem, gdzie jest bomba. Nie znalazłem bomby. Także koniecznie zostawcie follow, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No, żebyś wiedział, że maszynę do pisania. Kurwa, nie chcę klawiszy trwałych. To jest klawiatura Razor... Nie Anaconda, zapomniałem, jak ona się nazywa. Coś tam Tournament Edition. Ona jest zrobiona na najgłośniejszych klawiszach, jakie chyba kurwa istnieją na rynku. Dlatego kupiłem tego Corsarza, którego teraz używam, bo ponieważ tamtej drugiej nie byłem w stanie znieść. Znaczy, ja jeszcze byłem w stanie zjeść klawiaturę. Natomiast Marta już nie bardzo. Gdzie była ta laska dynamitu? Nie potrzebuję dużo, naprawdę. Słuchajcie, dobra, ja wiem, gdzie ona była. Tutaj. Musi być tutaj gdzieś. W tym pomieszczeniu. Albo jestem ślepy, albo jestem głupi, albo jedno i drugie. Nie. Tu były naboje. Nie. Czy coś tu się inaczej ułożyło, niż bym sobie tego życzył? Coś nie pykło, słuchajcie. Bo tutaj nigdzie indziej tej bomby nie może być. Czy sprawdzę to jedno pomieszczenie? Nie, no nie. Tam tego nie będzie. Szczurów się pozbyłem, jest to chociaż tyle. Jeszcze tutaj w tym pomieszczeniu sprawdzę, ale... Nie w tym pomieszczeniu. Powrót. No nic, no jak się nie uda, to się nie uda, trudno. To se to zrobię poza streamem. W każdym razie ten kontroler paliwa się nam przyda naprawdę, bo... potem ten samochód, jak już będziemy mieli, oczywiście, to będzie spalał całkiem dużo tych ogniw fuzyjnych, nie? A ten regulator paliwa tak ścina ten koszt o połowę. Sprawdzę jeszcze raz ten pokój, ale tam chyba już nic więcej nie było, nie? Wybiłem kretoszczury. Szczurokrety. Pokaż mi jeszcze raz tą szafkę. Kurwa, no nie ma. Amba Fatima było i nie ma. Kombinerki znalazłem. To było tutaj. Ale nie widziałem, żeby tam leżał pistolet. Ogólnie tutaj coś chyba pozmieniali w patchu którymś.
tu nic nie ma. Tu były kombinerki. 10 mm koło dużego szczura leżała, widzisz. Tutaj był robot rozwalony ogólnie. Nie? Z jakiegoś powodu. I on... Właśnie tutaj było 10... Tutaj leżały kombinerki koło niego. Ale no nie ma, kurde. Chyba... A nie, czekajcie, stop. Chwila. Czego nie sprawdziłem? Półki zaraz obok drzwi. Wysadzamy? Wysadzamy! 20 sekund wystarczy, dobra, wypierdzielamy! Uciekaj! Dobra, starczy. Tak się otwiera drzwi na Dzikim Zachodzie. Dobra, idziemy tu. Tu pamiętam, nie było zbyt wielu rzeczy. Flaszka Nuka-Coli. Koła automatu. Coś jeszcze było chyba na górze. W którymś z tych budynków. Na Dzikim Wschodzie jest, wiesz, wódka. Amunicja na ziemi, mówisz. A to tego nie pamiętam. Amunicji na ziemi nie pamiętam. Wiem, że coś tu właśnie... Tak, shotgunem. Jak to... Nie pamiętam, jak się ta strzelba nazywała, ale... Otwiera drzwi od stodoły. To pamiętam. Nie, no dobra, no to zrobimy szybki rekonesans. Nie widzę, żeby tu coś leżało, niestety. Chyba, że jeszcze gdzie indziej? Nie. Jak tu nie ma, to nie ma, no. A może gdzieś oślepłem, pomroczność mnie dorwała. W razie nas interesuje to tutaj. I oto jest. Fuel cell regulator. Tak, taki oto. Coś tu... Nie. Nie pamiętam, czy coś tu jeszcze było. Może w tym sklepie, w którym byliśmy? Ja jeszcze rzucę raz okiem na wszelki wypadek, żeby się nie okazało, że gdzieś mi tutaj umknął jakiś potencjalny zarobek. Sprawdzimy na szybko te dwa pokoje. No nie ma. Lipton tea. No właśnie, dokładnie. Jak tu było tylko 10 mm, to ja mam na to wysrane. Chodźmy stąd. Nie ma sensu. Jeszcze sprawdźmy sobie na szybko, gdzie ja bym mógł zrobić... Właśnie, czy ona dalej streamuje? Gdybyśmy zrobili może rajdzik do Asi. Nasza Asia już kończy w zasadzie, ale robi dzisiaj challenge streama 24-godzinnego, więc myślę, że zrobimy Nubasi rajdzik. Także ja to zapiszę już teraz, bo już czas antenowy nasz... O, zapomniałem, że tutaj jest... Quick help! Nasz czas tutaj antenowy dobiega końca, więc zapiszę sobie szybko grę. To quick save jakiś... 12 godzin, masz rację, 12 godzin, a ona zaczęła o godzinie właśnie takiej, że już niedługo będzie kończyć, więc żeby jej się miło zrobiło, skoczmy do niej. Na Fallouta jeszcze was zaproszę dwójkę oczywiście, bo tak jak powiedziałem, chcę, to jest na zasadzie takiej, że będziemy w to grać, dopóki ja tego nie skończę, chociaż od razu mówię, że nie wszystko będę robił na streamie, niektóre części gry przejdę off stream, żeby nie było. Także mówię, zapraszam was do Ciastka na jutro, na jego Star Citizenowe akcje. Zapraszam was do reszty moich kolegów i koleżanek z grupy Dobre Streamy. Robimy rajdzika pani Nubasi. Aha. Ona teraz leci w Resident Evil Village. To się spodoba, także będzie straszno. A my, ja się z wami widzę w czwartek. W czwartek nieco wcześniej, bo zaczynamy o... 18? Nie, o mojej 18, 19 czasu polskiego i gramy z Magnusem w SnowRunnera. Także będą ciężarówki, będzie błotko. Przy okazji obczaję tego nowego patcha, on chyba już wszedł. Wszedł już, czy jeszcze nie wszedł? W każdym razie
wracamy trochę do tych ciężarówek naszych, bo dawno mnie tam nie było. No, także życzę wam wszystkim wspaniałego wieczoru. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej.